Od zawsze tak miałem, że lubiałem jak boli. Jak nie boli, to znaczy, że trening był słaby. Nie pytaj skąd to wie, ponieważ jest Roberta. Roberta. <laughs> Nie Od nie ma od Skąd innej. wiedziałeś, skąd wiedziałeś? Ale zgadłem. <laughs> Wiesz, to jest śmieszne, ale ja na przykład tak, jem zupę lewą ręką zawsze. Żeby mój mózg umiał ten, pisze bardzo dobrze lewą ręką, choć jestem praworęczny, ale uczę go ten, chodzę po schodach, czasami tyłem. Wiesz, ja jeżdż, w Stanach jeździć automatami, to ja hamuję lewą, a prawą daje ga. Cholera, chłop ma rację: my to kochamy, no bo jakbyśmy tego nie kochali, tego bólu, to byśmy tego nie robili. Przeczytałem, że e, twoja, twoja taktyka na we to kokodziałam bój do przodu. Lekarz stwierdził, że jestem tak niedotleniony, że no, zaraz pogotowie nie zdąży wrócić. I, no i kazali mi przerwę. Ale jeszcze w tym roku duże ostrzeżenie, że na Florydzie jest bardzo dużo pytonów i że w tym roku jest za dużo pytonów, więc oni odradzają pływania, bo pytony lubią polować w wodzie. Po czym płyniemy, a tym później krzyczy, bo alligator koło was płynie. Się, ja myślę, ja, naprawdę tak? No, to było straszne. <grystanie> Czyli podsumowując, e, wchodzisz do wody koko jumbo i do przodu. Tak nie? jest. <grystanie> I, I tak do końca. Partnerem tego podcastu jest Solflabs, czyli w 100% naturalne suplementy inspirowane inteligencją natury w oparciu o organiczne składniki roślinne i grzybowe. A z kodem w opisie odcinka znajdziecie tam zniżkę na wszystkie produkty. A więcej informacji, jak zwykle, na stronie www.solflabs.eu. A moim gościem dzisiaj. Jurand Czebański, zawodnik ultra, drugi zawodnik na świecie w dziesięciokrotnym Ironmanie. Jeśli coś by, by przestawię albo pomylę, możesz mi poprawić. I człowiek, który jako pierwszy na świecie zmierzy się z trzydziestokrotnym Ironmanem, czemu czego nie udało się dokonać jeszcze e, nikomu na świecie. Cześć, Jurand. Cześć, witam. Powiem ci to, że to jest jedna w ogóle z takich rozmów, gdzie, której nie da się, do której ja też nie mogłem w ogóle się przygotować zbytnio, bo ciężko jest w ogóle tobie znaleźć jakieś informacje w internecie. Jak to jest możliwe, powiedz, że uchowałeś się z takimi wynikami przed, nawet przed udziałem w jakichś wywiadach, podcastach? O, ogólnie tak wiesz, nie przepadam za takimi rzeczami, a zawsze odmawiałem. Jak ktoś dzwonił czy pytał, to z reguły mówiłem, że. Ja nie czuję się sportowcem, a jestem tylko fizjoterapeutą, i, a to jest tylko moje hobby. Ogólnie osiągasz wyniki, które są dla nie wiem, normalnego śmiertelnika, nawet dla normalnego sportowca to jest w ogóle jakiś. Tak rozmawialiśmy sobie, to jest, to jest Mount Everest. Jak, jak możesz nie czuć się w tym zawodnikiem? To jakby czujesz, wydaje mi się, że trochę mówisz to przez taką wrodzoną skromność. Ja, ja, ja jestem fizjoterapeutą. Zaczę, w ogóle ten sport zaczął się dla mnie bardzo przypadkowo. Uh, ultra to już w ogóle uh, i, i, i tak naprawdę. Nie umiem chyba tego wytłumaczyć. Okay. Nie, nie, nie czuję się po prostu. Okay. To jest zabawa. Ja miałem kilka pików nie ukrywam od Roberta, więc wy teraz jesteście okay. je, je, jesteś akurat w Polsce, więc też trenujecie razem z Robertem. Tak tutaj, więc, więc Robert, jeśli słuchasz tej rozmowy, to dzięki Ci bardzo, że mi pomogłeś w tym temacie. Jak Wam się w ogóle trenuje z Robertem? Bo skumaliście się chyba po dziesięciokrotnym Ironmanie w Brazylii, właśnie? Tak, tak jest. Tam się poznaliśmy, tam się naprawdę skumaliśmy. No Robert jest najlepszy, nie? To, to bez dwóch zdań, a, a teraz no, to mi sporo pomaga. Ty Jesteś drugi najlepszy, więc to no. też nie można to tobie ujmować z kolei nic. No, tylko ale... byłeś 24 godziny chyba byłeś za no, jest... na, nim. Na, na przestrzeni Słuchaj, na, na przestrzeni 200 godzin, no, to nie jest jakoś duża gdzieś tam, to nie jest duży bufor, nie? różnica. Tak, ale dalej jest. Ale Robert mi bardzo dużo pomaga, bardzo dużo. Udziela mi dużo wskazówek, pokazuje jakby inny sposób trenowania prawdopodobnie bardziej profesjonalny. Mhm. A teraz przerabiamy takie zakładki, on to tak nazywa, a mieszamy cykl treningowy, jakby rower, basen, wszystko tak po, po, po ileś minut i naprawdę szybciej się człowiek męczy mhm. w ten sposób. A, co, a jak, jak trenujecie teraz? Bo widzę, że nam na storiesach na, na Instagramie, widzę, że dużo wspólnie działacie podczas twojego pobytu teraz w Polsce. I jak mniej więcej wyglądają te treningi teraz? A rano... Rano jeździmy na MMA. Hmm, Czyli ten... to nie tylko Iron Man i Nie, bo Robert będzie miał teraz lamy. walkę, więc. A, więc przy okazji robimy też boksy. Ja wcześniej trochę trenowałem, więc fajnie, bo tam y a, trochę sobie przypominam. A, a, a później wracamy do domu no i zaczynamy treningi nasze. Z reguły trwają około 6 godzin. Plus to MMA godziny. I co robicie podczas tych 6 godzin? No, to z reguły Robert zarządza co robimy. Z reguły nawet nie chce mi powiedzieć, żebym się nie denerwował. No tak. I zaczynamy na przykład tam rower, godzina, później 5 km biegu, później znowu rower, ileś tam minut, czy ileś tam kilometrów znowu. Po wszystkim. Jak już myślę, że jest koniec, tak po 4-5 godzinach, nagle on mówi, dobra, teraz ciężarki, i jedziemy przez pół godziny non stop do góry ciężarkami. No i wtedy się zaczyna. Od górki. Mm -hmm. A chociaż też powiedział, że jesteś jedną z takich osób najbardziej wytrzymalszych, którą on zna, jeśli chodzi o ten trening siłowy, bo Robert też tutaj siedział w tym miejscu już nie powiem, z dwa miesiące temu nie? i opowiadał też o swoim treningu z tymi handlami, gdzie on mm -hmm. ma taki trening, gdzie on w ogóle nie puszcza handli, prawda? Tak. I to on, nie wiem, czy to przez godzinę, że on tak. potrafi wziąć jakieś handle tam 7, 8 kilo i pr pracować z nimi. Przeżyłem to. Przeżyłeś to? No, no tak. bo opowiedz o swoich wrażeniach. W sensie, jak to nie, wyglądało. Nie, nie, ciężko, z każdą sekundą zaczyna być coraz ciężej, ale przeżyłem. Powiedział, że. Także jestem pierwszą osobą. Która... No przeważnie y, takim normalnym osobom nie udaje się przetrwać się tam kilku minut z tym, więc to no, jakby... Tak, ale patrząc na niego, on ucieszony, a ja walczyłem. <grym znać> <grym znać> Dobra, a, a powiedz, a jaka jest relacja wasza, jak, jak wy trenujecie razem? Bo... Mm, bo jakby można powiedzieć, że jesteście na podobnym levelu. No może tak jak gdzieś tam wspomniałeś, nie wiem czy sobie umniejszałeś przez taką wrodzoną skromność, że Robert jest na wyższym levelu, ale to jakby i tak z Twojej strony to są niewiarygodne wyniki. To jest tak, że wy się wzajemnie nakręcacie, czy raczej jedna ze stron musi drugą ciągnąć? Jak to jest? A, wiesz, to chyba się nakręcamy też, bo czasami tak jest, że no dzisiaj na przykład na boksie Robert powiedział: O, czuję trochę te barki. Popatrzył na mnie i mówi: Ja nic nie czuję tak. Ja też nie. Chciałem sprawdzić, czy to, czy ty jesteś taki słaby, czy mm. wiesz, chciał podpuścić, ale Aha. nakręcamy się na pewno. Ale chyba Robert jest jednak taką wiodącą osobą mm -hmm. pod tym względem, jakby to on też nakręca. Mm -hmm. A, ale na pewno, jakby, nie, myślę, że dobrze się nam razem. Ale dajesz się podkręcać. A, tak, ja lubię, lubię. Masz też taką skłonność do spuszczenia sobie łomotu takiego, nie na treningu, tak. że jedziecie tak. Od zawsze tak miałem. Od zawsze tak miałem, że lubiałem jak boli. A mm -hmm. no, wtedy nie ma. Jak nie boli, znaczy, że trening był słaby. Okay. Czyli trochę się zaprzyjaźniasz z cierpieniem, nie? O no, tak, A, tak. Okay. W tym sporcie musisz. Mhm. A jak powiedz, jeśli chodzi o jakby ten temat Twojej takiej skromności i jakby to. jakby Ty też nie lubisz w ogóle pokazywać też swoich sukcesów medialnie, gdzieś tam wychodzić do zewnątrz, prawda? Tak, to nie jest to. Długo nawet nie rzucałem na Instagrama, dopiero znajomi, przyjaciele zaczęli mnie. Zmuszać wręcz do tego, żebym zaczął wrzucać, że o, popatrz, wygrałeś trzykrotnego, wygrałeś tu, wygrałeś tu, pobiłeś rekord Stanów Zjednoczonych, a, a ja to robię dla siebie. Ja się cieszę, jak wiesz, wracam, mmm, znajomi, przyjaciele, rodzina wiesz, się cieszą. Tak naprawdę to chyba to mnie najbardziej cieszy. Mhm. Dobra, ale też powiedziałeś przed chwilą, rozmawialiśmy sobie tutaj na kanapie przed mm -hmm. chwilą, że powiedzmy teraz, dziesięciokrotny Iron Man to są bardzo duże koszty. 30 krotny tak. to, że są jeszcze większe koszty, o których Ty też nawet nie wiedziałeś chyba wcześniej. Więc razem z tymi, wiesz, no, razem z tą bym powiedział pracą taką, którą notabene też wykonał bardzo dobrze Robert swojego czasu, i on wykorzystał swoje też te sukcesy, bo wiesz, jesteś też świadomy tego, że dla ciebie to jest przekraczanie tego. Może własnych granic, ale dla ludzi z zewnątrz to jak. Prawda, Bartek, sobie rozmawialiśmy. A, tak jak Bartek, jak mu powiedziałem, kto będzie dzisiaj gościem tutaj, Bartek powiedział, że to jest w ogóle jakiś kosmos, że ile tych kilometrów, że tam 5400 to jest cała Europa, czy tak jak ty powiedziałeś, z Nowego Jorku do Los Angeles, że dla ludzi to jest coś niewiarygodnego. I tak jak masz sukces jakiś sportowy, siatkarski, no to wydaje mi się, że taki sukces powiedzmy, że ktoś robi dziesięciokrotnego i Ron na pięciokrotnego, nie mówiąc o trzydziestokrotnym. To jest w ogóle tak, wiesz, głowa rozwala. Nie myślałeś o tym, że to też jest, to też się fajnie jakby sprzedaje, że social media to jest też fajne narzędzie, dzięki którym ty mógłbyś, wiesz, pozyskiwać partnerów, sponsorów i dalej rozwijać swoją taką karierę, bardziej już prozawodniczą. zawodniczą No dużo o tym słyszę od znajomych, od mojej żony, od przyjaciół, mm. ale ja całe życie nie lubiałem być w pierwszym szeregu. Jak jeździłem autobusem do szkoły, to siadałem zawsze z tyłu. Ja lubiłem patrzeć, nie lubiałem, jak na mnie patrzyli. A chyba tak całe życie miałem, że jakby nie lubię się rzucać w oczy i tak dalej. Ja lubię gdzieś tam ze z tyłu, z boku siąść, posłuchać. i ty, ale z tyłu to się siedzi zawsze ta grupa, która najbardziej rozrabia w, w tak, autobusach, zawsze tak, rozrabiała, tak. więc Też to tak się dzieje. <laughs> <laughs> okay. Ale dalej z tyłu. <laughs> <laughs> Czyli rozumiem, że ta medialna otoczka jest taka, która po prostu no nie do końca y, świat wiesz, lajków, Instagrama y, to nie jest mój świat. To nie jest zdecydowanie to No dobrze, A to, co ci podkusiło do tego, żeby to robić, bo to jednak jesteś tam, nie? Tak naprawdę to wyszło całkiem przypadkowo. Ten, ten sport jest troszkę niszowym sportem. Mm. Nie jest takim medialnym bardzo, a ja nie myślałem w ogóle wchodząc w ten sport o tym, czy ja gdzieś tam coś osiągnę w tym sporcie i tak dalej. To, to był totalny przypadek, pojechałem na Ironmana, jednego, to było moje marzenie, w Polsce moi znajomi robili Ironmany. Więc uznałem, że zrobimy Ironmana, jak zrobiłem Ironmana to to moi przyjaciele byli tam, wszyscy czekali na mnie na mecie i no i pytam, jak, jak, jak się czujesz? Ja mówię, takie to przereklamowane. Ja myślałem, że się zmęczę jakoś, a to takie, takie jakby nic. Dobry trening. I wracając już, tak naprawdę, na drugi dzień do domu autem, bo to było w Teksasie, już zacząłem szukać, czy jest coś takiego jak dwukrotny. Wtedy oczywiście zacząłem czytać o Robercie, tam o innych chłopakach, którzy to robią, a w Polsce i nie tylko, ale tak naprawdę to było całkowicie przypadkowo. Ja w ogóle jadąc na dwukrotny, nie myślałem, że ja tam mogę coś wygrać, nie wygrać. Chciałem to zrobić. Chciałem, ja się chciałem zmęczyć. Chciałem sprawdzić, gdzie jest w końcu mój limit. Całe życie gdzieś go tam szukałem. Wcześniej po górach chodziłem więcej, a, a no, ale żona nie lubi. Jak chodzę po górach, więc, więc został mhm. Ironman. Bezpieczniej. Że. A byłeś zaskoczony zainteresowaniem medialnym wokół tego dziesięciokrotnego Ironmana w Brazylii? Bo tam, wiesz, tysiące osób ci kibicowało i, mm. i, i, tak. i też wysyłało Ci wiadomości. To chyba jest... Ja to, nie czytałem. Trochę, trochę daje kopa. Ja tego nie widziałem. Dopiero się dowiedziałem o tym po, bo moja żona zna mnie, wiedziała, że każe usunąć Instagrama. Ja... A, jak ja zobaczyłem Słysze, później. że była zła w ogóle, że, że, że oni coś tam publikują, że tam piszą, że powiedziała, że, na, że ich zabijesz jak tak. dojdziesz do mety, że tak. to w ogóle publikują tak. Wiesz, że... my, my biegliśmy z Robertem, jak widziałem, że Robert robią mu zdjęcia, to ja się odsuwałem na bok. Mówię mu, weź, zrób sesję. Tak naprawdę aż tak? Tak, tak, tak. Ja mówię, po co ci ja? Mhm. Wiesz, ja to robię ja dla fanów, tak, tak. to był dla mnie taki <laughs> fan, że ja mogę, wiesz, ja cieszyłem się, że ja go spotkałem, wiesz, bo, bo jak, jakby przed dziesięciokrotnym jakby poczytałem o nim, tak, ja wiedziałem, że to jest jakby, no, no chłop bije wszystkich, tak, wszystkie rekordy, wszystkich zawodników, jakby jadąc tam nawet nie myślałem o tym, że może będę drugi, trzeci, ja o tym w ogóle w ten sposób, w żadnych takich mhm. kategoriach nie myślałem. Mm, ja chciałem to ukończyć, mhm. dla mnie to była frajda, chciałem sprawdzić, czy... To jest Twój limit, czy to nie jest jeszcze Twój limit, no ale nie jest, no więc jadę mhm. na 30. Daj mi to, jest mhm. że masz powiedzieć, że ukończyć dziesięciokrotnego Ironmana i powiedzieć, no to jakby ukończyłeś jedynkę, to nie był Twój limit, dwójka, nie był Twój limit, trzykrotny jest, robiłeś, tak, pięciokrotny, tak. dziesięciokrotny i to nie jest Twój limit. Zastanawiam się, co będzie jeśli ukończysz 30-krotnego, czy tam jest, no. w sensie niesamowite, na, na jakim pułapie mogą być limity w ogóle. Tak. W ogóle Wszystko w sensie. głowie, myślę. Mhm. Tak myślę. W Polsce właśnie był swojego czasu spory taki hype właśnie, no, w, w, w sensie właśnie wtedy, kiedy Robert bił tego Ironmana, to no, bardzo było duże zainteresowanie mediów, wiesz, to jakby też to czułeś, nie? Nie, nie, nie czułeś się wtedy taki, że, że wszyscy mówili o Robercie, a ten, kto był drugi, trzeci, był trochę zapomniany w tym? Chociaż z tego co ja widzę teraz na ciebie, nie. to trochę było się to na rękę, właśnie, żeby nikt <noise> tak, nie mówiło o tym. Tak, tak. Ja nie wiedziałem, że będzie taki szum. W sumie, jak z, moja żona w ogóle z, a, w trakcie, wzięli mi telefon, żebym nie zobaczył tego. Mhm. Mm, Ale żebyś czego nie zobaczył? A tych social mediów i mhm. tak dalej, że, bo to tak naprawdę. A po dziesięciokrotnym mi się dostało rykoszetem, jakby od Roberta. Czyli Roberta ludzie obserwowali, jemu kibicowali. Nagle zobaczyli, ty, tam jest jakiś jeszcze jeden Polak i jeszcze jeden, bo jeszcze Ro, Ro, Rafał był z nami. I, I tak naprawdę nam się też dostało dużo rykoszetem, jakby pozytywnym, no bo, no bo ludzie zaczęli nam też kibicować. Ale, ale moja żona się przestraszyła, bo wie, zna mnie i wie, że ja lubię ciszę. Okay. No tak, bo rzeczywiście tak było, że jak Robert ukończył to, był właśnie taki hype, że Robert ukończył dziesięciokrotnego rekord świata, no ale potem wyszło tak, że media całe chciały jeszcze dalej żyć tym eventem, więc jakby na, 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 na trasie jeszcze zostały osoby, które no między innymi ty, które ukończyłeś to jako drugi, prawda? Ale też wiesz co, mi się też podobało, że ba, y, pokazałeś w pewnym momencie, ja mówię, wiesz, napomknę jedno y, jedno zdanie tego o tym, że po tej sytuacji, która wyniknęła z Robertem jak wiesz o, o, tak, o tej wpadce tak, tak, tak. E, z, z tymi środkami, to że ty byłeś na idealnej pozycji, żeby móc go zdyskredytować i powiedzieć, że no jak to, ja byłem drugi, on zrobił coś, tam wykryto, że e, to. Nie do końca było fair, jakby byłeś na idealnej pozycji, żeby móc to zdyskredytować, żeby wyjść powiedzmy na piedestał jako ten numer jeden, prawda? A ty jakby w tym momencie, pamiętam to oświadczenie, które wrzuciłeś u siebie na social media, że no pokazałeś tam dużą klasę, że, że bardziej skierowałeś się do tych osób, które hejtowały, które umniejszały, które pokazywały, że... Że no, jakby po prostu zrównywały z błotem osoby, która osiągnęła bardzo dużo w tym sporcie. No i jakby, jakby byłeś takim dużym saportem mentalnym wtedy, że osoba, która była na drugim, mogła to wykorzystać, a ty jakby go obroniłeś w tym czasie bardzo mocno. Nie? Tak, ale kurczę, Robert ma nieprawdopodobną genetykę. Wiesz, myśmy tam byli razem, cierpiliśmy, śmialiśmy się, wiesz, to, 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 to wszystko się tam działo. Przy takim olbrzymim wysiłku, wykończeniu organizmu, nie da się udawać. Wiesz, Robert ma takie predyspozycje i przy tym sporcie nie ma czegoś takiego, że ktoś weźmie tam jakiś steryt i on to przeleci. Nie ma czegoś takiego. To, to, ten steryt, ten masteron, czy co tam on miał, to jest dla kulturystów. Wiesz, on nie potrzebuje budować mięśnia. Wiesz, ja na przykład przed samym startem, te trzy miesiące, jak się takie główne moje przygotowania są, ja rzucam siłownię ja chcę zrzucić z mięśnia, a nie zbudować mięsień. Tam jemu nie jest potrzebna budowa silny mięsień, który działa krótko. On działa tak naprawdę cały czas beztlenowo. Jakby my, my musimy jakby przekraczać te granice wytrzymałości. To jest wszystko w głowie. Nie ma, nie ma substancji na świecie, którą wziąłbyś i w magiczny sposób przebiegł czy przeleciał dziesięciokrotnego, a już tempem, który zrobił to robert. A. No to to jest jakiś kosmos. To jest kosmos i a, jemu nie są potrzebne. Kurczę, naprawdę, jemu nie są potrzebne sterydy. On ma taką genetykę, taką psychikę że i pracowitą. A to jest zajebiście, że to powiedziałeś, bo w ogóle świetna wypowiedź, bo to jest w ogóle też klucz naszej rozmowy, którą mieliśmy wtedy z Robertem na ten temat, że dużo osób tam mi zarzucało, że to jest stronnicza rozmowa, że ja byłem bardzo subiektywny, bo coś tam się znamy, bo tego... Wiesz co, jakby to jest, widzisz, jeśli to wybrzmiewa z osoby, która bierze w tym udział, która też nie masz interesu, żeby bronić go w, tym te, w tych tematach, nie masz, mogłeś powiedzieć zupełnie coś innego, może wejść też w demagogię jako Miał, powiedzmy, Adrian Kostyra, różne, prawda? Tak. Ale jakby dla osób, które często siedzą przed telewizorem, łatwiej im powiedzieć, a to nie, to on tam wziął. To jak kiedyś była sytuacja Adam Bielecki, co wyruszali na pomoc Elizabeth Rewol tak. i, 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 i Tom Kamackiewicza, chyba. I wszyscy w internecie tam, że oni by tam wyszli, a się okaza, że tam pięć osób na świecie jest w stanie wejść w nocy na ośmiotysięcznik i ich ściągnąć, ale w internecie każdy, kto siedzi to on by tam w ogóle 30-krotnego Ironmana, to on by każdy na sterydach to by to zrobił. Ja, ja słyszę to. takie, o, tak, niejednokrotnie tak, takie rzeczy, tak, że a może ja też bym zrobił tak, dziesięciokrotnego. krotnego tak, tak. Coś tam jakieś śladowe. A, ilość, ka tak. Każdy z nas może mówić, że jest kozakiem, ale czyny tak. pokazują. Dokładnie, skuteczność jest śmierą prawdy i to co ty też mówisz, że no, trzeba mieć, wiesz, to jest mental, to jest głowa, jakby przygotowanie... Twoje fizyczne na pewnym etapie się kończy, kończy po prostu. To już jest dalej, i już jest zaprzyjaźnienie się z cierpieniem, tak. z walką samym w sobie, tak. ze wszystkimi demonami, które wyłażą, Dokładnie. i żadna jakaś substancja w jakiejś śladowej. Nie, 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 po prostu to, to, to no, się nie zrobi roboty, jak... Nawet nie w śladowy. Gdyby on miał nie wiadomo, ile tego, to dalej mu to nie pomaga. To mu nie da dalej jakby odporności na ból, na to cierpienie. Robert miał akurat bardzo śladowe, a, ale. Ale, Ale ty też tak... mówił o wszystkich zawodnikach, wszystkich. o każdym, co to robi. Tak, to, to, każdy... to nawet jeśli wiesz, to no, tak. tak. Nie ma, nie ma. Nic mhm. Tutaj na ten sport nic nie pomoże. Mhm. Dobra, trochę ja wyskoczyłem mhm. z tym tematem w ogóle, bo przyszliśmy do Ironmana dziesięciokrotnego, trzydziestokrotnego. Tak, tak. Ale słuchaj, no, interesuje mnie w ogóle, jak ty się tam znalazłeś, bo w sensie, jak rozpoczęła się w ogóle Twoja przygoda z tym, bo no, to też jest ciekawy temat. Bardzo. Chciałem iść na Denali. A, to jest najwyższy szczyt Stanów Zjednoczonych na Lasce, Jednocześnie najzimniejszym jakby szczytem w ogóle na świecie. Chciałem go zdobyć w zimie, żeby było jeszcze trudniej. Mm, no i już się w sumie zapisałem, już dogadałem się z Parkiem Narodowym, już przewodników. Z tak, sam tam miałeś iść. A, To znaczy, no Solo. z przewodnikami. przewodnikiem, tak. okej. Okay. Ale moja żona przeczytała maila. Miała być niespodzianka. No i bardzo się zdenerwowała, ale tak bardzo, bardzo. No i musiałem zrezygnować. Jak zrezygnowałem, Ale tak, się bała twoje zdrowie, rozumiem. Dla tak, tak. No jakby wierzę, że jakby ja nie umiem się wycofać z czegoś. ja będę dążył, dążył, szedł, szedł, szedł. Gdyby nie wiem, było to załamanie pogody i tak dalej, prawdopodobnie nie wiem dlaczego bo dziś bym powiedział, żebym nie poszedł, ale wiem, że w trakcie tego wyjścia powiedzmy w tą górę, na tą górę a, nie umiałbym się zatrzymać I, i jakby moja żona wiedziała o tym, no ona mnie zna najlepiej a, a, no i nie mogłem iść, więc, więc wymyśliłem, że zrobię Ironmana. Myślałem, że to podobne będzie uczucie, ale niestety sam jeden Ironman nie był, a, ale wróciłem wesoły do domu, mówię nie mogę iść w góry, będę robił Iron Man. Czyli, że ona się bała Twoje bezpieczeństwa. To jest A... niestety wśród spinaczy to, jest, że rzeczywiście jest taka bardzo y, ważna cecha, żeby wiedzieć właśnie, w którym momencie można się wycofać. Tak. Bo to A rzeczywiście ja czasami nie jest nie tak, że poświęcasz miesiące, żeby dojść, powiedzmy, pod jakąś bazę, czwarty obóz po, pod k tak I to rzeczywiście, jeśli nie ma tego okienka pogodowego, no to niestety, no, jeśli, jeśli go nie ma, to to, że. Przygotowania trwały miesiące, to i tak Twoje finalnie życie jest w tym najważniejsze, więc ta umiejętność jest jednak bardzo ważna, nie? Taki, A tego nie mam. A po... tego nie Tak, tak myślę, nie wiem. Kaj. Tak moja żona myśli. Mhm. Nieźle. I wymyśliłeś tego Ironmana po prostu, tak, sobie, że tak. jakby startujesz w tym Byłem po treningu zapasów, wracałem do domu no i byłem w sklepie kupić sobie jakieś tam koszulkę czy coś i zobaczyłem tam jakaś firma wyżu, wrzuciła koszulki, były Iron Man i były wypisane gdzie są w Stanach Ironmeny. na samej koszulce i tak idę sobie pff, to może ten Iron Man jednak kiedyś o nim marzyłem w Polsce jak byłem, marzyłem ale koszty robienia Ironmanu w Polsce są bardzo wysokie a nigdy na to czasu też nie miałem a i finansów, żeby jechać gdzieś tam, nie wiem robić po Europie, to było troszkę za drogo a więc okay wykorzystałem ten moment. Że... Dobra, ale żeby robić Ironmeny i jakby w taki, jakby i dalej iść w ultra, no, to wydaje mi się, że trzeba mieć jakiś background. To nie jest tak, że nagle ktoś idzie e, ulicą i mówi: o Ironman i dobra, wskakuje w tego Ironmana. Tylko musisz mieć e, taki background sportowy. Jak to było u ciebie, co robisz, jakby przed tym, zanim wpadłeś na pomysł w ogóle o tym najwyższym szczycie? E, no i potem jesteś Ironmanem, nie? No, wcześniej no to dużo ja, ja głównie sztuki walki trenowałem. O, w Krakowie, jak mieszkałem, no to cały czas trenowałem. W Stanach też, jak już byłem, no to też bardzo dużo a, tam zapasy i tak dalej jeździłem. Ale ja zawsze miałem takie coś, że na przykład w Polsce, tam za Krakowem, mieliśmy taki domek w górach i no to na przykład ja rowerem do niego jeździłem. A, zawsze jakoś tak lub, lubiłem. Ja nie wiem, skąd u mnie się. Wie, takie. Coś. Ja zawsze szybko się regenerowałem, i zawsze jakoś tak umiałem na, nie wiem, coś no, na przykład w bieganiu. Bo ja, jak wymyśliłem tego Ironmana, to miałem trzy miesiące jakby do Ironmana. Um, i, I byliśmy akurat w Miami z żoną i z córeczką, i poszedłem biegać. Po pierwszych czterech kilometrach padłem, wróciłem do domu. Mówię, o kurde, będzie ciężko. A to była chyba niedziela. We wtorek poszedłem biegać już. Jeszcze raz przebiegłem 12 km, i we wtorek już się zapisałem na maraton. Ja w sobotę przebiegłem, czyli po tygodniu praktycznie biegania, a no, przebiegłem maraton. Cierpiałem, bolesny był ten maraton, ale przebiegłem go. Wiesz, jakby dla mnie zawsze wszystko to, to co robimy, jest jakby stosunkowo, nie wiem, łatwe. A może o, nie myślę o tym, nie wiem, nie umiem tego. Nie, nie, przygotowywuję się, na przykład, na, nie przygotowywałem się na ten maraton miesiącami, tak ludzie. Tylko dwa treningi zrobiłem, tym w się sensie jak 12 przebiegłem, no to i 40 przebiegnę, no. tak? Jest to jakoś tak no. logiczny. Może nie wiem, nie umiem liczyć, nie Czyli wiem. Czyli jako, jak, jako natuszyk, Wow, a to, to jest w ogóle niesamowite. Czyli ty w ogóle pracowałeś od podstaw? Nie jest tak, że ty miałeś background jakiś biegowy, pływackie, no bo to tak jak powiedzmy. No Robert też pływał powiedzmy, czy dużo zawodników, którzy, których ja znam, którzy startują w tych Ironmanach, no to mają background, że tam za mało lata pływają, spędzają wiesz tam pół e, młodości na pływalni i potem jest im łatwiej w to wejść, no bo muszą po prostu zrobić sobie dobry rower, dobry, e, dobre wyganie. więc ty zaczynałeś, ty mi pokazałeś swoje zdjęcie z zapasów e, jak byłeś, tak. no to tam byłeś 90, ile my na te funty, 90 ile tam... A 97 kilo. 97 kilo chyba. 97 kilo no to byłeś kawał chama tam, Takie no. były za, za kapior i tam mówię, patrzę, no gdzie ten człowiek do Ironmana, nie? Tak, no byłem duży i, i też wszyscy patrzyli mówić jak ty chcesz, no, że taka świnka ty chcesz zrobić mm -hmm. Ironmana, A, ale to też mi nie przeszkadzało, jakby nie myślałem o, o tłuszcz, o obciążeniach stawowych czy tak jakieś tam, nie. Tak Chciałem to przeżyć okay. i tyle. I przeżyłeś tego, i z taką wagą, poza powiem Ci, jak kiedyś próbowałem z jakieś 3 lata temu. Przebiegłem maraton, wprawdzie, ale, ale też te, zrobiłem też to tak bez przygotowania. Może miałem takie dwa dłuższe wybiegania, typu 17-18 kilometrów, ale mnie zabiły, powiem Ci, mnie zabiły skurczę. Ja teraz tak przy 110 kilogramach wtedy. Też zrobienie maratonu, ja nie byłem przyzwyczajony do tego w ogóle i dla mnie to, ja dwa tygodnie miałem rozbite ciało, rozwalone całkowicie byłem i skurcze mnie kompletnie zabiły, w sensie, że czułem się tak mocno wytrenowany, ale na przykład dla mnie maraton to jest jakby tłumacznie, nie? Więc, więc niesamowite, że ty tak wszedłeś po prostu bez przygotowania po zapasach, gdzie tam nie masz biegania nie, i to nie po lubełem. prostu ci tak weszło jak w masło, nie? Trochę. Ja, ja do dziś nie lubię biegać tak naprawdę. A męczę się na bieganiu i zawsze do Roberta, jak teraz trenujemy, to mówię, a możemy skrócić bieganie? Albo możemy tak na zakładkę zrobić tutaj dwa, a nie pięć, ale mówi nie, nie. To dobrze, że to o. robisz przez 6 godzin, jak tego nie robisz, no to też jest... Myślę, że znaczy taka... to, tylko biegania, pływać mm. już lubię, ale nie umiałem jak zaczynałem. A wcześniej jeździłem też na górskich rowerach, lubiałem górskie rowery. Ale na szosówkach czy na triatlonowych nie jeździłem. Mhm. Dobra, a jak postanowiłeś sobie, że robisz tego Ironmana, to rozumiem, że pierwsze zawody miałeś w Stanach tak. i ten pierwszy Ironman, jego wygrałeś? Czy nie, miałeś tam? Nie, nie. nie, 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 przeżyłem. Okej, okay, przeżyłeś, dobra. Pierwszy, pierwszy Ironman przeżyłem, później już zacząłem. Znaczy tak naprawdę zrobiłem jeden Ironman i później już poszedłem w Ultra. Mhm. A już nie... Tylko jeden Ironman zrobiłeś. O, tak, znaczy teraz już robię. Jak, jako treningi Ironmany, czyli na przykład jadę sobie, żeby a, zrobić sobie lepszy trening. Samemu ciężko jest się zmobilizować, żeby iść rano, popływać, tyle, taką odległość. Mhm. Więc na przykład zapisuję się na Ironmana i jadę na Ironmana a, gdzieś tam. W Stanach jest ich dużo. Mhm. Więc jadę no i wracam. Czyli tak to starty start w Ironmanie traktujesz jako, jako po prostu przygotowanie trening. Mhm, tak. Okay. dobra, a kiedy zobaczyłeś, że pojedynczy dystans jest, jest po prostu trochę za mały dla Ciebie? i ja rozumiem, że po tym pierwszym Ironmanie poczułeś, tak. że to nie jest to, że nie, to jest za, za nie. słabe po prostu. Byłem wręcz niezadowolony. Niezadowolony byłeś? Nasi przyjaciele się tak śmiali, bo oni tacy przeżywali, to przeżywali. Tak, jak, jak, Jurandzik, jak się czujesz? Tak? Myślałem, że to mocniejsze. Mm -hmm. A potem miałeś takie zawody Impossible Man i Washington, Washington Island, Ultra też miałeś. Ale to po... już było podwójne chyba? Czy? To z 36 godzin ścigasz się non stop robiąc uh, triatlony no i tam pobiłem rekord Stanów Zjednoczonych. No tam pobiłeś czego? To jakby czułeś, że to już jest. O, e... Tak, to, już, to było jedne z moich tam Impossible Man. Mm, nie pamiętam ile to było. ale To było chyba 12-godzinny. Też wygrałem. To były takie moje pierwsze zawody, gdzie było nas sporo, tam zawodników, i wygrałem. A, a później, właśnie ten Washington Alliance to jest jeden taki z najbardziej kultowych w Stanach wyścigów, ponieważ to jest chyba jeden, pierwszy albo drugi, co jest do, jakby a, najstarszy jest ze wszystkich ultratriatlonów, był jako pierwszy. Oni zamykają dla nas wyspę i się po prostu ścigamy tam. Jest nas tam 200, czy, czy tam troszeczkę ponad 200, no i się ścigamy. I tam za pierwszym razem pobiłem rekord, a w tamtym roku jeszcze raz pobiłem. Mm -hmm. o, bo, no bo to od trzech lat robię, więc. Ale dobra, czułeś tam z sobie tak tak Czułeś, że masz dryg do tego, że czułeś, że masz taki moment, że kiedy inni odpuszczali, już nie mieli sił, że ty po prostu jakby albo cię to nie męczyło, albo że potrafiłeś się tak zaprzyjaźnić z tym mm, cierpieniem, że już To mnie to nakręca. Jak widzę, że inni cierpią, to myślę, że nie, to ja nie będę cierpiał, nie, no. nie. A, I i i, I to mi jakby nakręca, że, że chcę jeszcze mocniej, chcę jeszcze szybciej. A, ale tak, to jest to jest fajne uczucie. Dobra, i jak zrobiłeś podwójny, potrójny i tam też nie miałeś tego, nie miałeś takiej satysfakcji, że wow, to mnie nie zmęczyło. Chociaż mm, się w ogóle ciężko mi się o tym jak może po, Podwójny, po, 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 potrójny, jak może cię nie znaczy, wypróć to, w ogóle z sił, nie? To, to, to Znaczy, jakby byłem zmęczony w trakcie, ale na przykład na trzykrotnym o, pierwszy raz, jak robiłem... W, to było w Wirginii. To tak, tak naprawdę ja to skończyłem, przespałem się 4 czy 5 godzin i wróciłem. Bo akurat tam taki Will Turner to jest wielokrotny rekordzista Stanów Zjednoczonych. On już ma 60 parę lat, a on mi dzień wcześniej pomógł, bo ja złamałem palca, jak biegłem. I wszyscy wiedzieli, że już wygram, bo tam miałem 8 czy 9 godzin przewagi nad wszystkimi ale miałem problem z tym butem i z tą nogą i on do mnie wrócił i on zaczął ze mną biegać, żebym nie myślał o bólu. Ale to było troszkę dla niego za szybkie bieganie i on się tak wykończył, że na drugi dzień już plecy miał zgięte, już nie, nie był w stanie tego dokończyć, więc ja jakby wróciłem do niego, bo tam Ania rano mówi, Jurand popatrz, Will strasznie słabo i to, żeśmy do niego wrócili i z nim jeszcze biegałem. Mhm. Ja w sensie o, po, skończonym po skończonym wyścigu skończonym, wróciłeś tak, do niego jeszcze tak, i, jak, i zacząłeś z nim biec, gdzieś mu tak, pomoc. Tak, 20 mil jeszcze biegliśmy. Okay. Tak. 20 mil jeszcze były. Mhm. Nie, bo ty też powiedziałeś chyba po dziesięciokrotnym Ironmanie, że w ogóle jakby ty wszedłeś trochę w taką demagogię, że ty nie robisz też tego właśnie, żeby się ścigać, nie? Jakby dla, dla ciebie ta rywalizacja, to też coś ciekawe, że ta rywalizacja dla ciebie jest na takim, takim pobocznym aspektem trochę, nie? Drugorzędny. Tak, drugorzędny. Taki, o, właśnie drugorzędnym zabrakło e, mi takim, drug, takim drugorzędnym aspektem jest dla ciebie, że to bardziej cenisz sobie właśnie twoim takim motywem przewodnim jest to, żeby przekraczać swoje granice. Aha, tak? znaleźć limit. Znaleźć Wiesz, limit? każdy z nas ma jakiś limit, ale ja myślę, że tak naprawdę nasz limit jest tylko mentalny. Mm -hmm. mm, nie ma czegoś takiego jak limit fizyczny. To jeśli cię głowa puści dalej, jeśli jesteś w stanie w jakiś sposób, nie wiem, nie myśleć, no, ciężko jest nie myśleć, ale w jakiś sposób otworzyć się, na, to ta energia zawsze będzie. Ty możesz robić, 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 dlatego... Mm, ten dziesięciokrotny był dla mnie, bo to był przeskok. Ja zrobiłem trzykrotnego i pojechałem od razu na dziesięciokrotnego. No to jest, spora, to jest spora, nie? spora Tak, no bo jakby sporo więcej tych Iron Manów i też tam przyjaciele mi mówią: Może zrób najpierw piątkę, może zrób coś. Nie. Stwierdziłem, że po co, jeśli trójkę zrobiłem, to i piątkę zrobię, uh -huh. tak? W sumie tą dychę też byłem pewny, że zrobię, tylko, tylko chciałem zobaczyć, jak ja się będę czuł, czy, czy, czy to jest gdzieś tam będzie ten limit, czy nie. I nie było. Mhm. No i dlatego teraz trzydziestkę Ale ten limit rozumiem, że. Bo ty mówisz o takim wyczerpaniu, co nie? O, o wyczerpaniu o głowie, o takim. O głowie, o o takim głowie. Wiesz, bo, bo, bo my w pewnym momencie chyba bardziej walczymy z naszą głową. Wiesz te myśli, cały czas słyszysz gdzieś tam w tej głowie, Kto już skończmy to. Ja zaczynam to czuć tak po dwóch godzinach pływania, więc to wiesz, no, ja mam sporo te przychodzą do ciebie. No. <laughs> do, dosyć szybko przychodzą. No. A, ale. Ale, ale to jest właśnie chyba najfajniejsze, a to sprawdzanie siebie. Wiesz, jakby każdy z nas może powiedzieć, że jest jakiś tam super ekstra, jestem nieprzeciętnie mocny, ale jak przyjdzie co do czego, to dopiero wtedy się przekonujemy, czy kurczę, masz ten charakter, masz, masz tą siłę walki, czy po prostu jej nie masz i odpuszczasz. I, i to jest cały czas ta walka, taka. Wiesz, ciało ci mówi, ty, skończmy już, skończmy, to boli, to nie ma sensu. A ty myślisz, nie, nie masz szans, nie skończę i idziesz dalej, dalej, dalej. No i tak mija dzień za dniem. A co robisz wtedy, jak przychodzą do ciebie takie kryzysy? Bo to mówisz, te demony, no to już po, po dwóch godzinach e, pływania przychodzą, ale co robisz z takimi głosami, które ci mówią, że odpuść, nie masz siły, e, zostaw to, wycofaj się? I jakby, no takich kryzysów podejrzewam w trakcie nawet dziesięciokrotnego, no to podejrzewam, że nawet to nie jest kilka, tylko ra, kilkanaście, kilkadziesiąt takich momentów, nie? Że dostajesz o, tak. po dupie od swojej głowy, nie? W najgorszych kryzysach myślę o córeczce. A, a tak, to ja w sumie tak nie mam po... a Jakby staram się zmieniać myśli. Nie staram uhum. się myśleć uh, o tym bólu. Staram się jakby znajdywać jakieś swoje takie przemyślenia tak dalej, mm -hmm. ale jak jest naprawdę źle, to myślę o Majce. Mm -hmm. To mi w jakiś sposób pomaga. Zawsze myślę, kurczę, to też dla niej. Ona będzie, jakby, jak ja teraz wycierpię, to ona będzie miała jakby lepiej w życiu. Tak naprawdę nie jest, ale, okay. ale to pomaga, Sobie racjonalizuję tak, to coś, że, że, jakby, że jakby, jakby, mógł jej wziąć całe cierpienie, które gdzieś ją tam kiedyś spotka, mm i ja to wziąć na siebie, no to jakby ja bym to zrobił. I teraz cierpiąc w, aż tak czasami, bo to już naprawdę, tam jak mieliśmy te złamanie na piszczeli, czy tam nie mieliśmy tej skóry na stopach, no to, to nawet włożenie buta jest bólem. A, I wtedy jak sobie myślałem, nawet na końcu prosiłem jakby z mojego teamu, żeby dali po prostu zdjęcie Majki mi na krześle. Jak biegałem, to po prostu spoglądałem na nią i dalej jakby ta siła była. Dlatego lubię, jak ona jest na zawodach. Na 30-krotnym nie będzie jej, ale, ale na innych zawodach ona jest. A jak masz takie momenty, w których cierpisz, to czujesz, że to ci sprawia? Masz trochę takie masochistyczne podejście do tego, że to ci sprawia przyjemność, że lubisz to? Tak. Że trochę to jest, tak, to jest to trochę tak nie jest stan, nie? A, tak, ale wiesz, co na ostatnich zawodach czykrotnych Bartek właśnie, Kubkowski, a ja tam. Stwierdziłem, że nie będę jadł węglowodanów, i tak dalej. No I biegło. Tak, i prawie umarłem. Ale, ale Bartek powiedział jedne fajne e, zdanie. Tam biegłem, on przybił mi piątkę i mówi: Biegnij, Jurancik. Wiem, że cierpisz, ale my to kochamy. I tak sobie <noise> myślę, cholera, chłop ma rację: My to kochamy, no bo jakbyśmy no. tego nie kochali, tego bólu, to byśmy tego nie robili a to w jakiś ja nie wiem, czy to jest jakieś uzależniające, czy z nami jest coś nie tak, nie wiem. Ale to, znaczy, to, jest, to, jest, to jest, myślę, że to jest taki wspólny mianownik osób, z którymi rozmawiam właśnie w tym, to jest szczególnie uwidocznione, dlatego ja też to się, to się pytam, bo rozmawiam o tym no, z Robertem i z Bartkiem Kupkowskim z, z osobami, które startują w Utra, że tam to jest, macie taki wspólny mianownik, myślę, że też dużo gości w tym podcaście ma też ze względu na to, czym się zajmują i jakie wyniki osiągają, że to jest ich taka wspólna cecha, w którym po prostu no to cierpienie sprawia przyjemność, że oni są z tym zaprzyjaźnieni, że 90, nie wiem, znaczy to nie jest to jakaś oficjalna statystyka, ale, ale, ale wydaje mi się, że 98% ludzi, którzy... Robią, e, robiliby takie rzeczy, albo zbliżali się do tej granicy. Ja nie mówię absolutnie o fizycznej, tak. bo to jest kwestia do wytrenowania. Ja mówię o tej, co, co macie w głowach, że wy potraficie przejść w ten tryb, że po prostu potraficie to przejść, przetransformować to uczucie takiego wycofania, złości, niemocy. Na to w ogóle, że jakby, jakby prowadziło was coś więcej w, w głowie, że macie tak tą, tą korbę przestawioną, delikatnie mówiąc, <noise> tak. że by no, że, 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 że to kochacie robić, tak jak powiedziałeś, nie? Tak. Kochamy się męczyć. Tak, kochacie się męczyć. E, no Słyszałem, że masz też bardzo taką e, strategię w ogóle w głowie przemyślaną na wyścig, że przeczytałem, gdzieś, że. Twoja, twoja taktyka na wyścig, to koko bój do przodu. Tak, bardzo, bo, <laughs> nie bo bardzo ja nie tak... mam taktyki. Ale wiesz, co, pytają o strategię i tak dalej. Ja mówię, ja nie mam strategii, no tak jadę i... Takie koczambu bój do przodu, no co będzie, co będzie, to będzie. Nie? Ale to też jest urok cały w ogóle, bo tak mówiłeś przed rozmową, że to czasami takie są wątki, które może tam się obowiesz, że to, to ja też powiem ci, ja też nie robię rozmowy em, w tym zakresie, żeby poznać jakieś, tak ja ci powiedziałem, jakieś techniki mentalne związane z psychologią. Ja powiem. Ja, ja, ja tego nie lubię, do końca. może tak, może nie tak, że nie lubię, ale mnie to nudzi, tak? Jakby ja wolę, ja wolę usłyszeć historię ludzi, którzy mają taki dar, bym powiedział, wrodzony do tego, jakbym wrodzony, który potrafili, trochę to jest wrodzony dar, ale z którymi oni potrafili się zaopiekować, potrafili dalej go wypracować w sobie, bo tą. Taką, no tą, coś przestawionego w głowie musi być już od urodzenia, bo te dzieci, znaczy za dzieciaka podejrzewam, że ty też nie byłeś normalnym dzieckiem, <laughs> chyba, też miałeś trochę przestawione kilka rzeczy, prawda, w głowie. A, tak, 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 tak. Więc, więc, że potrafią to wypracować dalej, tak, żeby po prostu, no, Pójść wejść dalej. na taki, tak, na taki wyższy level, prawda, więc to... To jest też niesamowite. Ja okej, okay, do, do czego ja biłem, bo trochę wypadłem z rytmu, że po prostu mnie najbardziej ciekawi historia. Twoja historia, po prostu, jak do tego dochodziło. Wiesz, to nie, 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 nie musi być tak w każdy raz, że ty musisz mieć jakieś narzędzia, techniki, że tutaj robisz to, tutaj tamto. Po prostu, wiesz, koko i do przodu, mhm. nie? Lecimy z... trochę, nie? Trochę tak jest u mnie. <laughs> tak, e, a powiedz... E, jeśli chodzi jeszcze dobra, o ten Brazil Ultra, co było tam dla ciebie przed startem mówiłeś, że tam dużym wyzwaniem były krótkie dni i panująca temperatura. To się chyba też sprawdziło, tam czujesz, że też oprócz takich czynników mentalnych, takie kwestie poboczne, które sprawiły dla ciebie, co było tam dla ciebie największym wyzwaniem takim. No, Wilkość i temperatury w ciągu dnia, a my tak nawet z Robertem w ciągu dnia bardziej odpoczywaliśmy. Gdzieś tam staraliśmy się wziąć dżemkę do zimnej wody wejść tak dalej, żeby się ochłodzić, ale nadrabialiśmy to jakby w nocy. Staraliśmy się jak najwięcej biegać w nocy, bo w nocy była temperatura. Tylko to było też dla nas nienaturalne, no bo chciało się mhm. bardziej spać. Było ciemno i ale temperatury zdecydowanie była chyba najgorsza. Mhm. A myślisz takie momenty, że autentycznie, bo ty raz miałeś taki wyścig, w którym się wycofałeś, ale chyba przez kontuzję. O. Przez chorobę. przez chorobę. A nie, przez, przez, cho... miałem przez chorobę. Tak. Miałem zapalenie płuc, i, a moja lekarka no, dała mi jakby sterydy wziewne. A, wysłałem tam do, do federacji, czy mogę to wziąć. Oni napisali, że no, no nie wiedzą, co wyjdzie, ale jest, te, te substancje są na liście zakazanych, więc się przestraszyłem. Nie wziąłem. Antybiotyku też nie wziąłem, bo stwierdziłem, że no jak będę po antybiotyku, będę słabszy. No więc pojechaliśmy tak po prostu. Wziąłem tabletki przeciwzapalne i, i pojechaliśmy, ale ja już jeszcze przed startem już miałem gorączkę. Mhm, okay. A więc moja, moja żona, w ogóle mój team cały czas mówili: Nie, nie startuj, to głupie, to mhm. jest głupie, umrzesz, coś ci się stanie. Ja już miałem gorszy oddech i tak dalej, ale nażarłem się tabletek i mówię: Dobra, będzie źle, to skończymy. Mm, ale ja już na rowerze zacząłem pluć krwią, już później pod górkę już. Nawet federacja chciała, żebym się wycofał, bo już po prostu się dusiłem. Ja potrafiłem wbiec, bo tam akurat była taka trasa, że tam miała chyba mile do góry, mile w dół. Jak pod górę biegłem, to po prostu się już dusiłem. Już parę razy uklękłem gdzieś, już nie mogłem wytrzymać, bo już nie mogłem wziąć oddechu. I niestety już prawie na samej końcówce, ale zacząłem już ponoć gadać głupoty, już nie rozumieli, co mówię. Lekarz stwierdził, że jestem tak niedotleniony, że zaraz pogotowie nie zdąży wrócić. I no i kazali mi przerwać. Mm -hmm, ale to i tak długo wytrwałeś, jak to z gorączką i mm -hmm. z taką niemożnością organizmu, o, że tak. to jest... I miałem przewagę 30 godzin. I przewagę. No. A oprócz takich kwestii właśnie związanych z zdrowotnych, to miałeś takie no, takie autentyczne sytuacje, gdzie po prostu byłeś naprawdę no, bardzo blisko, żeby że rzeczywiście się wycofać albo zejść z trasy. No, znaczy, no, w Brazylii no to te nogi nasze, a, mieliśmy to zmęczeniowe łamanie kości piszczelowej, a to był ból, to był naprawdę duży ból, i to tak troszeczkę, jakby uniemożliwiało nam jakby kontynuowania, jakby naszego tempa, tak dalej. Tylko jak zaczął tak, tu kulejesz, no to jak zaczynasz kuleć, no to zaczynacie boleć bardziej tam z tej strony. Noga, biodro, plecy, i tak wiesz, za tak zaczynasz myśleć, Jezus, to głupie, że to robię, bo ja się do końca zniszczę, jakby, wiesz, jakby idąc jak domino. Zaczynamy się psuć coraz bardziej. Ja jeszcze jako fizjot jeszcze bardziej zacząłem, o tutaj większe obciążenie do, do" no ale, no. Ale, 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 ale psychika mnie nie puściła, żeby zrezygnować. Na tym pięciokrotnym, którym zrezygnowałem, też nie chciałem zrezygnować, ale tam już nie miałem wyjścia. Tam już bym nie wbiegł chyba na kolejną górę. A pięciokrotny był na Florydzie? O, nie, on, nie, on, on był, a, był w Virginia albo w A w Wirginii, okej. Okay. Tak. Tak. Czyli to one mm. też były w Stanach, nie? Też, w sensie tak. Okay. Ja, ja tak naprawdę się tylko w Stanach ścigałem. Stanach. Wcześniej i w, no i w Brazylii. O, pierwszy raz będę w Europie się ścigał. No okej, okay, już w Stanach. Dobra, a powiedz, jak to jest z tymi alligatorami e, w ogóle, to jest coś ciekawego. <laughs> e, e, nie wiem, bo wiem, że na Florydzie tam Robert mm -hmm. miał do, do czynienia, w sensie z, z tym akwenem, w którym były, ale to słyszałem, że na Florydzie no, jest tak, że one są prawie w każdej kałuży i robię meli me, me, melioracyjne, nie wiem, czy to potwierdzisz, no, ale w takiej sytuacji, że zdecydowanie potwierdzę, że jest dużo ich, bardzo dużo. I też coś śmieszne jest, bo Kurczę, nie chciało mi się wierzyć, że będziemy się ścigać, bo tam wszyscy mówią, ta woda jest czarna. Ta woda jest tak czarna, że jak wkładasz stopę do tej wody, to nie widzisz stopy. Jest po prostu, jak, jak płyniesz i dajesz twarz do wody, do, do, do wewnątrz, to masz wrażenie, że płyniesz w nocy. A więc nie widać. Ale nawet jak w ciągu dnia jest, w ciągu przecież, to dnia, to tak, jest taka czarna. To jest tak, okay. tak, jak kawa taka czarna, więc tak naprawdę widzisz, nawet dłoni nie widzisz, jak płyniesz, nic nie widzisz. Okay. Nie wiesz, jak rą, ręce układasz, bo ich nie widzisz. A, dziwne, no ale też masz poczucie, że tak. Myśmy zaczęli czytać tam. W tym samym jeziorze szacują, że jest około 2000 aligatorów, What? Ale no, ale bo myśmy to przeczytali. Na a to tym, duże jezioro było? Jakieś duże, 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 tak, duże, tak, ale to, to, to wieże, ale tysiące. to jest State Park. W ogóle wiesz, tak no. patrzysz, tak, zaczęliśmy na ich stronę, weszliśmy, czytamy, ale jeszcze w tym roku duże ostrzeżenie, że na Florydzie jest bardzo dużo pytonów i że w tym roku jest o, za dużo pytonów, więc oni odradzają pływania, bo pytony lubią polować w wodzie. I <śmiech> <śmiech> mówię, <śmiech> Powiedzieć Robertowi, czy nie? <laughs> ale myślę tak, dlaczego ja mam płynąć i cierpieć? Mówię no. mówią, par co tu piszą, żeby on też się troszkę bał. Ale Robert ma takie dobre, to on tak. Nie, nie, na pewno, co ty, by przez nas by nie wpuścili do tej wody, jakby ta, ta, ta. wiedzieli, że, że tam na pewno jakoś to odstraszają. Po czym płyniemy, a Tim później krzyczy, ej, bo alligator was płynie. Jestem się, ja piernicz, Naprawdę, tak? No, to było straszne. Um. Ja pamiętam, Robert sobie rzeczywiście racjonalizował, nie, przecież to yy, 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 organizator by nie dopuścił do wyścigu, no. jakby tam było jakieś szalone tak. zagrożenia, no, no. ale to niestety Mają. jest taki bufor, który, no, których nie, nie, nie zależy, no, jeśli... To, a, jak Ania zgłosiła... A do organizatora, że tam aligator pływa, o, oni tak popatrzyli, o, ale one się nie rzucają na ludzi. <laughs> <laughs> Chyba oswojone tam mają. Ale masz wiem. trochę taki strach w głowie, czy się tak do nich przyzwyczaiłeś, że to jest taka norma, że to o, masz tam... Nie, może... nie, mam strach. Masz, mam, ty, To jest strach. gad, to nie myśli. A nie znasz reakcji takiej, wiesz, to jest, to jest silne zwierzę. A więc, więc nie, mam, do, do aligatorów mam olbrzymi respekt i sam bym nie poszedł do tej wody. Mhm. Nie, nie, nie byłoby takiej siły, żeby mnie zmusiła, że o wejdź do tej wody i sobie popływaj. Mhm. Nie poszedł. to wolałbym spotkać pytona? A chyba pytona? Pytona? Tak, on, bo jestem za duży, żeby mnie zjadł. Mhm. Roberta by wyglądał. Myślę, że pytona? nie wiem, czy <laughs> <laughs> Ta, obie... Cały bie... czas na to liczyłem. Wiesz, Roberta, że tam... jest... przodu, na, Najlepiej chyba ma tenzo wasze chyba, na, najgorzej ten, co ma z przodu, bo pierwszy płynie, więc jak ktoś tam. Spodki jest mniejszy, to, nie? No tak, to łatwiej walczyć. na pewno. zwierzę. <noise> <To, głosy> a ty miałeś, a jak, a jak gdzieś tam sam pływałeś, albo w jakichś innych zawodach, to miałeś tak, że miałeś kiedyś takie bezpośrednie spotkanie? Nie. Nie, nie, nie. nie. Gdzieś? Nie, w innych Stanach, jak pływamy, czy to tam jest w, w Oregonie, czy, czy innych, tam nie ma aligatorów. Mhm. W Virginii też nie ma, więc tam jest jakby Woda jest zimna, czy tam fale są, każde jezioro coś ma, bo w Stanach nie masz w basenie. Teraz organizują dziesięciokrotny w Wisconsin i tak naprawdę oni będą płynąć cały czas w jeziorze. W Stany uznają, że trasa nie może być oświetlona, tam masz mieć takie spartańskie. Oni uważają, że jak masz być ultra, to masz być twardziej ultra a nie w basenie, czy tam na jakichś zamkniętych trasach, no, no tak Czyli mają. w akwenach z no to też jest, powiem, powiem, to jest jakiś poziom twardości, to jest rzeczywiście, że to, no jak, myślę, że to musisz też dużo takich barier właśnie, jakichś takich, nie wiem jak się nazywa, taki strach przed takimi istotami, to się jakoś nazywa ładnie, ale, e, ale nie pamiętam słowa, ja powiedziałem też, pytam czy dzik, bo ty masz ksywę nie, wśród swojego teamu, Jurand you, Dzik chyba, nie? Tak, tak, z bo, czego to, więc tak. To, dlaczego po zdrobnieniem Jurand Zawsze do mnie znajomi mówią Jurandzik, Jurandzik. Aha, a okay, i jakby Jurandzik. No i oni tak wymyślili, że będzie team Dzik. Okay, Stąd dobra. się wzięło. Okay, a co masz, a jak w głowie kończysz, powiedzmy taką dziesięciokrotną, bo to masz no, mm -hmm. to z 200, 200 godzin, miałeś, tak, nie? To tak. masz takie, że. Co czujesz po prostu, jak kończysz? Euforię. Euforię, euforię. naprawdę. To jest. To jest... Ma, jeszcze masz siłę na euforię? Po o, takim tak, to jest tak wielkie szczęście, że tak wybuch. Nie wiem, dopaminy, serotoniny, wszystkich tych endorfinowych takich hormonów, że już nie myślisz nawet o bólu. A wiesz, tu przebiegasz tą metę, wszyscy się cieszą, to, a ty wiesz, że pokonałeś coś, co tak naprawdę wiele ludzi by nawet nie było w stanie podejść do tego, i to cię cieszy. Wtedy jesteś taki naładowany. Później schodzi i cierpisz tam mhm. przez dzień czy dwa, ale, ale, ale jakby sam moment wbiegnięcia na metę jest czymś cudownym. Mhm. Naprawdę. Tak, bo to jest dla normalnych śmiertelników. Nie wiem, na przykład ja mam tak trochę doświadczenia, powiedzmy, z moim bratem teraz, który przygotowuje się, nie wiem, czy do jedną czwartą, czy jedna druga Ironmana, ale no to wyobraź sobie, że no ludzie też się przygotowują do połówki, czyli no są tak. za, za zawody w Polsce mhm. jedna czwarta Ironmana, prawda? Jest połówka, prawda? Więc jakby, jakby wiesz, tutaj można łatwo znaleźć też taki. No, taki, taką, no taką, taki no jakby spory dysonans do tego. W sensie, jeśli ktoś by kiedykolwiek spróbował, yy, no przygotować się do mówię dla osób bardziej yy, takich, które się zajmują tym amatorsko, no to liczby nie potrafią tego pokazać, jak to wykona naprawdę. Bo ja kiedyś, jak spróbowałem na basenie przepłynąć kilometr ciągiem, to pamiętam, że byłem z. No dawno nie byłem tak zajechany, nie? I tak sobie pomyślałem, że że ktoś może płynąć, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset jakby Czasami liczby, no, chociaż liczby i tak robią wrażenie, ale jak zobaczysz 130 km, no dobra, to jest coś dużo, ale, ale spróbuj tak. sobie przepłynąć 500 metrów na basenie, nie? To, to, to jest w ogóle, wtedy można zobaczyć, tak. jak to, wiesz. Dopiero jak zobaczy, jak płynie 10, 20 minut i on mówi, a co tam, 20 godzin, czy tam ileś tam godzin się płynie, nie? Ale jak zobaczy tak naprawdę, że po 20 minutach z reguły ludzie już mają powoli dość, no to dopiero zaczyna myśleć, o kurde, to jak on to robi, ale tak to... Ludzie z reguły myślą: a to ja lubię pływać, lubię jeździć, lubię biegać, to może ja też to zrobię. No tak, Nawet tak samo mówisz, że pierwszy już kryzysy masz po dwóch godzinach. nie? To ja jakby, tak, ja zaczynam... wytrwa wytrwaj mm. razy tam. No, x dwieście, W sensie 200 podzielić na dwie no. godziny, no, co, co dwie godziny, no to masz, no tak, to trochę gdzieś tam tego wychodzi. Nie? A, a jeśli chodzi o taką, taką poboczną stronę. Tego, taką organizacyjną, bo ty, jak przygotowujesz się do takich kilkukrotnych ironmenów, nie jesteś tam sam, więc to kto jest w Twoim saporcie? Bo to rozumiem, że ta część organizacyjna ludzi, ja też widziałem, jak to wyglądało. Na podstawie tego, co miał Robert, tak? Że jest osoba, która zajmuje się układaniem tam, w sensie regeneracją, tutaj jedzeniem, podawanie wody, ktoś tam z social media, u ciebie chyba ta social media nie ma od osoby, która się tym zajmuje. Nawet się myślę, żeby się wywalił chyba <grym> na <grym> z timu, nie? Tak. Teraz taka, na tych ostatnich na Florydzie, no to była Gosia, która nam gdzieś tam ogarniała, to ona robiła też zdjęcia, robiła też zdjęcia Robertowi. <grym> I ona jakby to gdzieś tam udostępniała, więc pierwszy raz była jakaś tam troszkę lepsza relac jakby mhm. relacjonowane to było. A tak, u, u mnie w teamie tak naprawdę, no to, no to podstawa to moja żona. No ona wszystkim się zajmuje, jakby mhm. ona wszystko wyznacza i, no i przyjaciele. A to jest tak, że kto ma jak czas, no to, no to jedzie z nami mhm. i tyle. Nie mamy może aż tak bardzo skomplikowanego jak u Roberta, że ktoś... To znaczy, tak naprawdę ja do końca nie wiem, bo to moja żona ustala. Ona zawsze mówi, żebym ja się tym nie interesował. A żebym już nie zawracał sobie tym głowy. Ona wszystko ustali tam z naszymi przyjaciółmi i tak dalej. Kto, co i od czego jest. I, no i dają rady. No bo to też to jest... To oni też muszą być trochę zdyscyplinowani, zdyscyplinowani bo... Bo po pierwsze, tak, no, część z nich na pewno nie może spać, bo ty biegniesz tam tak. prawie cały czas, więc oni muszą być cały czas w pogotowiu. No, dwa, cały czas ktoś musi pilnować o twoje nawodnienie to, czy jesteś, czy, czy, czy co jesz, ale też, jakie masz zachcianki, bo czasami te też tak masz, no. że po prostu coś ci się zachce i po prostu nie. Masz... I bez tego nie mogę wżyć. wtedy, no. to jest najgorsze. Ale co, i oni mają zadanie, to żeby to, muszą to skombinować wtedy. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Zawsze jest jedna osoba, która jakby jest mm, od, a, jakby z autem i ona czeka jakby oni mówią mu, idź szybko kup to, 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 to i tamto. I on jedzie, robi zakupy, mm, wraca, szybko gotują czy coś robią i, no mm -hmm. i później dostajemy. Czy to jest to. jakaś kuchnia polowa? Czy to jakieś przyczepa jest? Jak a to, z, wiem, reguły, z reguły kampera bierzemy. Kampera. A, I no i to ma sens nie? To, No tak. i to jest najszybciej wtedy. Najłatwiej. A jakie miałyś zechcianki takie ciekawe, yy, dziwne w trakcie, albo czasami ci się zdarzają, że... A w ryż to się ryż z truskawkami. Zawsze chyba mam, więc już nie jest zaskoczeniem, ale w Brazylii ich zaskoczyliśmy. A, z kiełbasą, bo ja nie za bardzo jem mięso, a nagle Aha. powiedziałem, że ja muszę kiełbasę. A, nie wiem dlaczego, ale tak po prostu przyszło. Mhm. I, I płatki mleczne, jakby płatki z mlekiem. A, mhm. Różne takie mamy, chyba już nie pamiętam tak do końca, ale te trzy pamiętam z Brazylii akurat, że tak nagle zachciało mi się płatków z mlekiem i po prostu powiedziałem, że ja nic innego nie zjem, hmm. tylko płatki. A słodycze, cukier, takie rzeczy cię, A... cię gdzieś tam ciągną? Mm, tak, tak. Ja w ogóle lubię słodycze. Mm -hmm. Staram się nie jeść. No to się z Robertem idealnie dobraliście, A, bo tak. on też sobie. Tobie... Tak, tak, tak. A, lepiej. Choć 40 jest... batonów w trakcie nie. tam dwóch dni słyszałem, nie, że tak. potrafi... Nie, on jeść. jest lepszy w tym. Lepszy, on, to... Jest, tak, Jest lepszy zdecydowanie w jedzeniu. Ja aż tyle nie, nie jestem w stanie pochłonąć, ale, ale też lubię słodycze. Mm -hmm. Też, też. Też jem je jakby cyklicznie, cały czas coś. powiedziałeś, że nie jesz dużo mięsa, w sensie, że nie przepadasz, tak że mhm. to ci, masz w ogóle tak skonstruowaną dietę? Po prostu tak cię nie, nie ciągnie, cię po prostu nie ciągnie do tego. Na co dzień bardzo mało małe mięsa. W trakcie zawodów jakby. Ja w pewnym momencie przestaję kontrolować to, co oni mi dają. Ania też troszkę tak gdzieś tam oszukuje, gdzieś tam blenduje to tak dalej, wiesz, żebym papkę dostanę i pytam, co ona jedzie, jedz, 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 jedz. Mm -hmm. A i później się dowiaduje, że tam jakiś króliczek biedny mm -hmm. czy coś mm -hmm. no, w nim było. No. Mm, ale, ale tak, no, to, no to, to tak. Na zawodach z reguły więcej jem więcej. A to co jesz na, na co dzień, jak się przygotowujesz, oh. bo też masz codziennie takie treningi mocne, Aha. więc jak mniej więcej twoja, Twoje żywienie wygląda? Miesz, jem bardzo dużo warzyw. Bardzo dużo. Uwielbiam wszystkie warzywa i owoce, więc tego jem bardzo dużo. Białe sery, ryby. Raz na jakiś czas mięso, ale tak, to ja mogę żyć na jajkach, awokado i mhm. sałacie. Ja okay. mogę to cały czas jeść. Ale przy takich, przy takich treningach ciężkich, mordaczych i zawodach, bo ty też, to co ci powiedziałem, że ty jesteś takim masywnym zawodnikiem. W ogóle też pokazałeś mi swoje zdjęcie, jakby, jak te nowe zapasy. Tam miałeś 97, to byłeś taki ubity, duży. No i teraz też no bym powiedział, że nie wyglądać jak zawodnik nie. ultra, nie? Bo oni są że przeważnie, nawet Szczup. bym powiedział, no z 10-15 kilo bym jakby odjął od tego. Są bardzo szczupli. E, więc też e, chyba musisz sporo węgli, nie? Do tego wrzucać no. sobie. Musisz sporo w ogóle jeść. Tak, jem, przy, jem, przy takiej bardzo, intensywności, nie? jem bardzo dużo. No. Jakby moja żona cały czas twierdzi, że za dużo. Mm. Staram się w tygodniu węgli unikać, no bo ja bardzo szybko, teraz tą ma masę, wagę, którą teraz mam w jest... W takich treningach jeszcze mówisz, że unikasz węgli jeszcze w <grym> tygodnia? Tak. Ja, ja, to nie jest moja naturalna waga. Ja mam naturalną wagę zdecydowanie większą. Mój organizm cały czas dąży do tego, żeby... Więc ja jak przestaję trzymać jakąś dietę, to ja od razu idę o te 5-7 kilo do góry. Bardzo szybko. Jak zaczynam na przykład na siłowni ćwiczyć a ciężary, zaczynam na ciężarach pracować, no to automatycznie to tam powiedzmy te kilogram, dwa w ciągu tygodnia idę do góry i ja muszę przestać jakby robić, żeby znowu zjechać i tak naprawdę mimo tylu tych treningów codziennie, bo to po 5 godzin, 4-5 godzin dziennie trenuję, a ja i tak cały czas chcę, jakby mój organizm chce, żebyśmy więcej ważyli. Więc to nie jest moja naturalna uwaga. Okej, okay, dobra, czyli to jest. Tu, tu jest klucz, że naturalnie jesteś bardziej takim Większy. ubitym dzikiem. A słyszę w ogóle, często mówisz o. Jakby wymieniasz swoją żonę w tych tematach. Jakby czujesz, że jakby Twoja żona jest takim w tym całym procesie, bo to jest jednak. No to jest jednak spore wyrzeczenie dla, też dla rodziny, mhm. dla partnerki, że tyle poświęcasz na to czasu, bo to jest spora. W ogóle spora objętość też czasowa, bo długo cię nie ma. Tak. Te, te wyjazdy, zawody też są takie obciążające. Czujesz, że ona jest takim dużym wsparciem dla Ciebie w tym, w tym całym procesie? Tak. Nie, no bez niej by to nie poszło. No, to ona tak naprawdę wszystko jakby. Taką jest szyją trochę, co? Zdecydowanie, zdecydowanie. To ona wszystko jakby organizuje, załatwia, rozmawia tam, czy, czy to ze sponsorami. Choć tak jak Ci mówiłem, to są raczej moi przyjaciele, ale, ale to ona z nimi rozmawia. Oni ze mną nawet nie chcą o tym rozmawiać. No, mm -hmm. Tylko raczej z nią prowadzą rozmowy, organizacja, wszystko, wszystko tak naprawdę to moja żona się tym zajmuje. Ona on jakby no bez niej by nie poszło. Mm -hmm. Tak też słyszałem, że na, nawet na zmęczeniu, ma, ma się taką dosyć unikatową relację, że nawet na y, takim dużym zmęczeniu podczas dziesięciokrotnego Ironmana, y, mówiła ona do ciebie z takim spokojem, miłością, że no. To się nie zdarza no. czasem tak radzać. Nie pytaj skąd to, wie, bo jeden... nie odroda rdza. Nie ma, skąd wiedziałeś? A, zgadłem. <laughs> tak. A, to prawda. No, moja żona ma do mnie cierpliwość. Nauczyła się. My jesteśmy bardzo długo ze sobą. My jesteśmy od 16 roku życia. A to też wiedziałem. właśnie. No, to, to, i, to i wiesz, ona całe życie, jakby. Ona się nauczyła, być cierpliwa do mnie wiesz, że jakby zawsze mam jakieś głupie pomysły, zawsze coś, coś wymyślę. A, I ona chyba się już nauczyła też z tym troszeczkę żyć. Wiesz, tak jakby okej, okay, Jura ma kolejny głupi pomysł, ale i tak zrobi, no to po co się kłócić, po co go gdzieś mhm. tam i dla niej nerwy, dla mnie nerwa, tak? To ona, dobra Jurandzik, no to rób. No. Chociaż ty też jesteś taki z tego, co słyszę, że jeśli ona się jakby... Ona się przyzwyczaiła do tego, kim jesteś, mm -hmm. ale ty też masz taki respekt w postaci tego, że jeśli wymyśliłeś sobie najwyższy szczyt w Ameryce Południowej. Tak tak, 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 tak. W Ameryce Północnej. Tak. Północnej bo tak. W Południowej jest chyba Pico Kolony 6 tak. tysięcy. A, a tutaj jest. Ja się tak. miałem wspinać na ten szczyt, jak byłem w Kolumbii, i tam się wspinaliśmy na. W ogóle, no, tak mi się przypomniało. Pico Kolony jest chyba, naj... on jest w Kolumbii najwyższy. Kolumbii jest, a... Nie wiem czy. Nie, w Ameryce Południowej to nie Jest inny, ale nie pamiętam. Tak, ten... e, nie, nie wiem, nie pamiętam już. Ale e, też się wspinaliśmy się na Pico Colon i pamiętam, że po 10. Nie, po jed po 12 dniach za wyprawa miała nam tam prawie miesiąc, ale w ogóle się wycofaliśmy bo zabrakło nam jedzenia i na koniec no. już mieliśmy takie małe porcje żywieniowe, że ja pamiętam, że wróciłem chudszy o 12 kg. Bo już mieliśmy takie małe racje żywieniowe Aha. pod koniec. No i, już, byliśmy, byliśmy no i wysiłek olbrzymi, tak dokładnie, więc ty nawet jeśli wymyślisz sobie coś takiego e, takiego dziwnego, to jeśli ona nie chcę, żebyś to zrobił, no to masz taki respekt, że, że się wycofujesz z tego. Tak jest? Mm, tak jest. Myślę, że tutaj też tak by było, gdyby Ania się uparła. Nie, nie możesz. Tylko, że... tak, to, to też pewnie bym nie zrobił, ale moja, moja żona czy moja córeczka, nie lubią to. Mm -hmm. Oni tak naprawdę lubią ten sport. Poznajesz tam tak, wiesz, dziwnych ludzi, takich frików, mm, ale takich pozytywnych ludzi. Wiesz, ten sport raczej przyciąga takie pozytywne emocje, mhm. tak dalej. Wiesz, razem cierpimy, a tam nie da się udawać. Tam, wiesz, wszyscy jakby tak zaczynamy być w pewnym momencie już, nie mamy siły, żeby udawać kimś, kim się nie jest, tylko jakby szczerze. I tak ta, ten sport jest troszkę inny niż jakby pozostałe sporty, bo nas to z reguły bardzo łączy tych ludzi, którzy mhm. razem, wiesz, biegniemy w tym samym cierpieniu, klepniemy się w bark, wiesz, na... Z takim Beto Steel z Brazylii też jeszcze, już nie chciał, chciał zrezygnować, podbiegłem do niego, dałem mu buziaka w czoło i powiedziałem, żeby myśl o swoich dzieciach. Mm -hmm. Ja muje pomożeć. To i na przykład rano jadłem śniadanie, on podbiegł, pocałował mnie w czoło i powiedział: Dziękuję. Wiesz, i do dziś jesteśmy takimi kumplami, że my cały czas do siebie piszemy i tak dalej. On też będzie na 30 I jakby my się mega cieszymy, że, że będziemy się znowu widzieć, bo mamy cały czas kontakt i tak. Tak naprawdę ten sport bardzo łączy i tak nie ma tam takiej rywalizacji, o ja cię teraz zniszczę, te zawody to ja po prostu zmiażdżę. Nie, tak naprawdę wiemy, że każdy z nas będzie walczył z tym samym bólem, a z tym samym zmęczeniem, tylko tak naprawdę no, kwestia jest kto sobie lepiej poradzi z głową. Ten wygra. To, jest, to jest w ogóle też niesamowite, to, to, co mówisz, że tam nie ma takiej atmosfery. Ja to trochę sparafrazuję to, co powiedziałeś, mm -hmm. że tam nie ma takiej atmosfery rywalizacji, trochę, że ktoś na drugiego zawodnika patrzy trochę wilkiem, tylko wy się tam autentycznie wspieracie. Tam Wspieram. jest taka, że nawet staracie się biec razem. Pomagać sobie, motywować się nawzajem, ale nawet wasze teamy współpracują razem. Tam sobie podpowiadają, pożyczacie sobie tam jakieś rzeczy, tu jedzenie, prawda? Ty nawet zresztą to, co też Robert mi powiedział, że ty jemu umożliwiłeś ten start chyba w dziesięciokrotny, bo ty go naprawiłeś chyba tam kilka dni. Miał jakiś problem, prawda? Czy z plecami, my, czy nie wiem. Dzień, dzień wcześniej. Dzień wcześniej, tak, że, że ty tak. dzień wcześniej przed startem jakby tak. zajmowałeś się jakąś jego kontuzją, tak. to, żeby on mógł wystartować. Tak. Tak, 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 to bo, jest w ogóle. Bo on nie mógł szał. chodzić, bo tam on skoczył jakoś krzywo do wody, chyba czy coś takiego, i on nie mógł pływać. I przyszedł i mówi: Jurand, bo ja nie, nie mogę się ruszyć, nie mogę pływać, ja nie wystartuję. No więc mówię: no to chodź, kładź się, a popracujemy nad tym. No i popracowaliśmy, pracowaliśmy, się udało, że wystartował. Tak, tak, że no to jakby klimat jest, klimat jest taki, czego chyba nie możesz porównać na takich, bym powiedział, na takich nawet Ironmanach. Na takich zwykłych pojedynczych, bo tam jak idziesz do wody, to już łokcie, tak, prawda? No, zaranujesz tak, tak, się, walka o życie, prawda, pierwsze 100 metrów, to w ogóle tak, jakbyś dziki składki wypuścił. Tak, tak nie? jest, tak jest, tak jest, Nie, to tutaj jest całkiem inaczej. Całkiem od początku każdy z nas ma jakby taki respekt do siebie, szacunek, próbujemy gdzieś tam. Wiadomo, że na początku każdy jest nabuzowany, chce, o, jo, to, to jest mój dzień, to jest mój dzień. Ale w trakcie zmęczenia tak naprawdę już. Jak widzisz, że ktoś kuleje, to do niego podbiegniesz. Jak widzisz, że ktoś upadł, czy spadł mu łańcuch, czy coś mu się stało na rowerze, to się zatrzymasz, podniesiesz go, wiesz, chcesz mu pomóc. Także, no nie, ten sport jest inny. Pomóc, szacunek, ale jak są aligatory, to no, Robert, nie, nie, nie. mój pierwszy, nie. tam sobie już zbadaj a, teren, ja tam będę Cię z Nie, no tak, tak, to z aligatorami nie ma przyjaźni. To jeszcze kończę, jak walka o życie, to jakby Cię zaatakował aligator, myślę, że niewiele, nie, 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 niewiele osób mogło Ci pomóc w tym temacie, to Tak, jest myślę. rad, jesteśmy kumplami, ale za ogon tak, gdzieś tam no, tak. e, Słuchaj, a w kwestii przygotowania jeszcze, e, jak wyglądają Twoje takie przygotowania? Interesuje mnie to też to, jak wygląda w ogóle Twój dzień taki standardowy? Jak jesteś w takim cyklu? Bo to no, działasz też w cyklach jakichś, powiedzmy, tak? nie wiem, tygodniowych, tak. miesięcznych. Jak się przygotowujesz do takich eventów? Nawet jak teraz e, 1 września e, tak. e, do 30-krotnego no, jak, jak wygląda Twój dzień mniej więcej? A, wstaję około 5 rano o 5.30 idę pływać, a wracam, jem śniadanie. Wtedy do córeczkę do szkoły, ale ona teraz ma wakacje, więc już nie muszę. Więc wracam, jemy śniadanie. No i mam albo rower, albo bieganie. I, i, i tak naprawdę, um, jakby to robię przez tam ileś godzin. Z reguły o 12 zaczynam pracę. A więc do 12 te 4-5 godzin staram się trenować, 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 ile tam. W lezie i tam mam różne tam, na przykład tam w poniedziałki środę biegam, wtorki, czwartki jeżdżę na rowerze. Później sobota, niedziela jest najcięższa, bo jakby staram się robić najdłuższe dystanse. Że mhm. Na przykład w bieganiu nie robię krócej niż maraton. Muszę przebić maraton bądź więcej. Uh, no i to, to są takie jakby moje jakbyś tam cykle, ale z reguły trenuję około pięciu godzin dziennie. Pięciu godzin. I później idę do pracy. No i wracam o 10:00, 10:30 do domu. Czyli czekaj, czyli yy, tak trenujesz tygodniu plus weekend jeszcze dłuższy, to kiedy tak. odpoczywasz? A, co drugi tydzień, bo co drugi tydzień? E, co drugi tydzień w piątek nie mam treningu, bo mam cały dzień. Serio, naprawdę? Tak, bo mam taki dodatkowy gabinet, gdzie co dwa tygodnie przyjmuję tam osoby i jakby tam się kumuluje, tam mam powiedzmy tam, nie wiem, 13-14 osób, mhm. no więc przyjmuję od rana do nocy wtedy. Wtedy nie mam dniu treningowego, tylko jestem z moimi klientami. Czyli ty nie masz tak, że odpoczywasz, no to a powiedz, a nie masz problemu, znaczy nie masz problemu, to jest takie pytanie, bo ja wiem, że no, na mhm. tym poziomie już jakby z tobie z tym radzisz, ale, ale no dobra, to zadam, nie masz problemu z regeneracją, jak nie, nie czujesz się taki osowiały, os os zmęczony... Mm. Może na końcu, a, chociaż nie wiem, a, na końcu przygotowań, może troszeczkę tak. Mm -hmm. Jestem już taki, a, że przychodzi powiedzmy 9-10 wieczorem, a ja jeszcze jestem na przykład z pacjentem, to się o to już bym tak zamknął oczy i wiesz, bardziej walczę wtedy, żeby nie zasnąć, niż tam myślę, co robię. Nie? Mm -hmm. Ale wcześniej ustalam jakby, co robię, albo też nie biorę tak. ciężkich przypadków na, na całkiem, na wieczór. A o której chodzisz spać wtedy? A, o 11:30. 11.30, 2330. 23. Tak, tak, przepraszam, tak. No to jedna... ja, bo, bo ja słyszałem też, że wstajesz 4.30 czasami też. Nie? Czasami... Tak, wcześniej stawałem, nawet o czwartek miałem trenera. A, i jechałem do niego na piątą. Tam miałem 40 minut drogi, więc musiałem o czwartej wstać, wypić szybką kawę i jechałem tak przez rok, ale teraz już nie mam trenera. Przez rok, o czwartej i a... tak chodziłeś, Wow. Ale no dobra, no to to mi wychodzi średnio. No dobra, liczę takie, że pół godziny idziesz spać, dwie za zanim za zaśniesz jeszcze. No to masz takie 5 godzin snu. To pięć, nie jest pięć i pół. No to nie jest dużo, nie? To jakby żeby się całkowicie tak dobrze czuć zregenerować, Zregener jak to czujesz. O, niby jeszcze tak. przy takich, wiesz, znaczy mhm. sorry, że, przerwę, że jak masz 5 godzin snu i jeśli wiesz, jesteś powiedzmy takim totalnym amatorem, gdzie trenujesz sobie dla siebie godzinę w tygodniu na siłowni, i robisz jakąś swoją pracę, to to już jest wyzwanie, żeby na tak małej ilości snu przeżyć, a jeszcze przy takich treningach mocnych, które cię wyczerpują, to, to w ogóle jak to w dłuższej perspektywie w ogóle o, w to wchodzisz? I co, Ja miałem kiedyś takie badania robione podczas snu, jakby patrzyli, jak ja w te, w te różne fazy wchodzę. I okazało się, że ja tak naprawdę mm, ja mam prze, przeszło 3 godziny tego głębokiego snu na Mało kto tak ma. Z reguły ludzie mają takie 40 minut do godziny. Ja mam 3 godziny. Mm, jakby ja idąc spać umieram, ja, mhm. mnie nie obudzisz. Nie wiem, co by się działo, ja się nie obudzę. Mhm. Żaden dźwięk, nic, no, po prostu. Ja, ja zasypiam i jakby te pierwsze parę godzin jestem po prostu wyłączony. Nie jesteś w stanie mnie obudzić, i chy, może to mnie regeneruje, może mój organizm się nauczył w ten sposób. Jakby działać, tego nie umiem powiedzieć, ale ja jestem wyspany. Ja na przykład nie lubię spać 6 godzin. Sześć, po siedmiu to już mi głowa boli. Mm -hmm. Po sześciu no to jestem ok, jeszcze trochę rozbity, ale wstanę, ale 5, 5,5 pół godziny to jest dla mnie idealnie. Uwielbiam. Ja wstaję rześki ja wstaję przed moją rodzinką. Tam żonie robię kawę. Ja lubię sam też być, bardzo lubię być sam, więc ja biorę sobie książkę, kawkę i takie pół godziny, 40 minut jakby uwielbiam. Dlatego często stawałem jakby o czwartej w lecie, tak wstaję, bo jest już jasno, więc jak wstanę, ja lubię sobie iść na taras, wziąć książkę, poczytać, mam takie cisze, wyciszenie. Mhm. Wiesz, później cały dzień ja jestem też z ludźmi bardzo dużo, więc ja cały czas rozmawiam, tłumaczę, ktoś mi mówi o swoich problemach tak dalej. Wiesz, jak to. Jak idziesz do fizjo, to też czasami się chcesz wygadać mm -hmm. I, i, i tak naprawdę jakby o, do tego gdzieś tam, moja żona też lubi dużo mówić, <głos> <głos> córeczka <głos> też, I wiesz, więc mm -hmm. jakby ja mam natok cały czas jakby w głowie, więc ja bardzo lubię się wyciszać będąc sam, a jeszcze jak mam książkę, to już w ogóle. Mm -hmm. A nie, to to nie, nie masz tak, że jakiś weekend, to lubisz sobie tam pospać do dziesiątej. Nie, nie, nie. Ja w weekend nie. staję wcześniej, żeby śniadanie już zjeść z rodzinką. Mm -hmm. Na, za to moje dziewczyny lubią dla mnie dobrze spać dłużej, bo one śpią tak do dziewiątej, więc jak ja sobie wstanę wcześniej, i masz czas dla to, siebie, to, mam, to jadę szybko trening, 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 żeby później też z nimi spędzić ten weekend. Mm -hmm. no, bo lubię. Nieźle. W sensie to jest ciekawe, że jak tak słyszę, w ogóle to... Ym, jesteś tak nakręcony mocno, nie? Na to, że po prostu masz cały czas, że masz taki głód tego, że chcesz yy, mm -hmm, tak. cały czas coś robić, nawet jak słyszę jak spędzasz weekend, nie? że normalnie, może znaczy no, normalnie, znaczy, to jest też kwestia umowna tego co jest normalne, bo czasami czasami jest usatysfakcjonowana, usatysfakcjon Nie, usatysfakcjonujemy us <grym> się mm -hmm. taką miałkością beleczym i i to, że powiedzmy weekend to jest to taka laba, że możemy tam marnować czas. Powiedzmy, że to też marnowanie to też jest kwestia umowna co jest marnowanie bo jeśli, jeśli spędzony czas sprawia nam przyjemność, to to nie jest absolutnie zmarnowany w jakikolwiek sposób czas ale, ale ta kwestia normalności tutaj jest na pewno kwestią bardzo subiektywną. E, relatywną dla nas, e, że po prostu jesteś cały czas nak nakręcony, zmotywowany do tego, żeby cały czas tam iść w tym kierunku, nie? Tak jest, tak jest, ale za to w weekend jem więcej <ścoughs> i pozwalam sobie na przykład na słodycze, na desery, tak. więc jakby, no jestem uzależniony od słodyczy, więc mhm. dla mnie, jak przychodzi... Sobota, to ja się tak cieszę tym. Jakby trening, ok, zrobię szybko trening, jakby no, przebiegnę ten maraton, czy tam 50 kilometrów, czy, czy, czy tam później w niedzielę przejadę na rowerze więcej, ale ja się cieszę, bo z reguły chodzimy gdzieś tam powiedzmy w weekend do restauracji czy coś, to zawsze czekam na ten deser. Dla mnie to jest taka nagroda. Po całym tygodniu mm -hmm. ja wiem, że ja mogę zjeść naprawdę duży kawałek placuszka, i mm -hmm. ja to uwielbiam. <laughs> No dobra, a co cię nakręca w tym w ogóle, że tak, że codziennie jesteś w stanie być taką tak, tak wysoko performować? A, chyba ten cel, że mi naprawdę zależy jakby na tym, żeby zrobić ten 30-krotny, koszty tych zawodów są makabrycznie duże. To są naprawdę olbrzymie koszty, jeszcze biorąc pod uwagę, że tak, ja nie pracuję, moja żona nie pracuje wtedy, no bo my razem mhm. pracujemy, więc obydwoje jakby nie zarabiamy. Wszystkie opłaty za te zawody, ubezpieczenia, samochody, za domy, za wy... wszystko tak naprawdę są tak olbrzymie, że jakby wiem, że za bardzo może drugiej szansy nie będę miał. A więc, więc chciałbym ją wykorzystać mm -hmm. w ten okay. sposób. Okay. Nie chcę później myśleć, jakbym nie skończył, dajmy na to jakaś kontuzja i tak dalej, że a jakbym więcej trenował, może jakbym się bardziej starał a to byłbym w stanie. Wiesz, mhm. nie chcę sobie później gdzieś tego zarzucić, a tak to staram się robić to, co mogę najlepiej. Czyli te wyścigi i, i tam przekraczanie tych granic. Limity tak w głowie, które sobie wyznaczasz. Cały wyznaczysz. czas. Niesamowite, niesamowite. A do, jak, y, dobra, powiedzieliś, że lubisz czas spędzać ze sobą e, i te książki. Jakie książki lubisz czytać? W takim o, razie? Lubisz takie, tak. co Cię nakręcają, czy bardziej takie, które Cię uspokajają i Cię wprowadzają w taki stan? A to jest y, teraz... Kocham książki o mózgach o mózgach. <noise> tak, kocham, w ogóle bardzo lubię Billa Braysona, jego jakby książki, ale no, uwielbiam też książki jakby naukowe, ale no, mózgi chyba rządzą. Jakby książki o sposobie myślenia, o naszej funkcjonowaniu mózgu, o mm -hmm. funkcjonowaniu naszego organizmu chyba mnie najbardziej ciągną i tak mam w domu biblioteczkę, dosyć dużą i tam myślę, że z 300-400 książek to jest właśnie wow. o o samym mózgu. Ale kwestie takie neurobiologiczne, czy bardziej też. dotyczące tego w ogóle właśnie, to, o czym wspominałeś, mhm. jak, jak mózg się zachowuje pod kątem właśnie przekraczania granic, jak potem gdzieś tam różne receptory w mózgu, one się... No bo to jest tak, że to jest też neurobiologicznie też pokazane, w jaki sposób też zmienia się ta Chemia mózgu, prawda? Kiedy, kiedy przekraczamy te granice, kiedy przesuwamy ten próg bólu, prawda? Tak. Ten granic, kiedy rozwijają się różne nasze receptory, hmm. prawda? Tak, I, i to, i to, tak naprawdę. Mhm. I anatomia, i. Jakby właśnie te mentalne, wszystkie, ale wszystko co związane mhm. z, jakby z funkcjonowaniem mózgu. jest mhm. to jest śmieszne, ale ja na przykład tak. jem zupę lewą ręką zawsze, żeby tak? mój mózg mhm. umiał, ten pisze bardzo dobrze lewą ręką, choć jestem praworęczny, ale uczę go ten. Chodzę po schodach czasami tyłem. Wiesz, ja jeżdż, w Stanach jeździć automatami, to ja hamuję lewą, a prawą daję gaz. Chodzi o to, żeby, na, czym więcej nasz mózg jakby jest w stanie wchłonąć nowych informacji, tym jakby bardziej się rozwija, wiesz, te, te wszystkie te istota szara tak dalej, gdzieś tam się rozwija, a nie cofa się. I tak naprawdę gdzieś tam cały czas możemy rozwijać ten nasz mózg, sposób myślenia, tak dalej, wychodząc poza jakby takie normalne rzeczy, tak, no bo wiadomo, że wygodniej byłoby jeść prawą ręką w zupę, ale ja na przykład lubię lewą. Teraz już nauczyłem, że mi jest wszystko jedno, nie wylewam, ale początki były cięższe. <laughs> tak. No takie jakieś, no tak mam. Tak, bo, bo jeśli tam robimy wszystko w formie takiego nawyku, gdzie to już robimy pewne rzeczy już nieświadomie, prawda, to jak bierzesz rękę i nie myślisz nawet o tym. Możesz sobie, nie wiem, scrollować w telefonie, robić inne rzeczy i po prostu ta sama ręka się nabiera do jedzenia. Jakby robiąc to lewą ręką, jakby w ogóle robisz sobie chaos tak. w, w głowie, w mózgu, tak. nie? Jakby musisz nauczyć się w ogóle ją podnosić. Twoja uważność też jest na zupełnie innym ca poziomie, nie? Ca Całkiem. Inna koncentracja, tak, tak, tak. inaczej. Twój, twój, twój mózg musi się jakby nauczyć tego. Tak? Mhm. Um, później nie wiem. No, ja tak no tak jeszcze nie da tak to jest, to jest ciekawe bardzo jeszcze nie da wtedy zjeść lewą ręką już nie nałożysz sobie zupę lewą ręką tak. i robiąc coś innego czy nawet trzymając telefon bo Dokładnie. już to jest całkowicie coś wiesz twój mózg pracuje tworzy te jak mówisz te szare komórki mhm. prawda Tak. Jakby zmienia się biochemia mózgu wtedy, prawda? Um, dobra, jesteś. Dobra, Działaś jeszcze jako fizjo, mówisz? Bo to jest też ciekawe, bo no, ty też nie jesteś chyba takim, specjal, takim normalnym fizjo, bo ty, z tego co widziałem na Twoich zdjęciach na Instagramie, to też pracujesz z zawodnikami w ogóle topowymi, jeśli chodzi o MA, też UFC. Tam widziałem jej zdjęcia z, z Asią Jeżdżajczyk, Mateusz Gamrot, y, Borys Mańkowski. Prawda? O, to jakby też wszedłeś tak. w taki klimat bardzo, czy zawodniczy, czy, czy w ogóle oni też doceniają twój fach, który masz. Jesteś w tym dobry po prostu. To im oceniać, nie mi. No, ale skoro A. są u ciebie, to nie, nie możesz być o, przeciętny. No, to oni, oni jakby, to jest tak też, że pamiętaj, że oni mają swoich fizjoterapeutów tutaj w Polsce, prawda, którzy tak naprawdę są głównymi ich fizjoterapeutami. Oni ich prowadzą w Stanach, jakby jak Mateusz przyjeżdża, dajmy na to, no to jak mogę, to mu staram się pomóc. Ale tak, miałem przygodę dosyć długą, także dużo z zawodnikami pracowałem. Czy to UFC, czy tam Bellator, czy PFL. Miałem takie. Tutaj w Polsce też pracowałem z zawodnikami. Mhm. Też jakby to MMA całe życie mnie gdzieś tam prześladuje, mhm. ja je uwielbiam. To jest też bardzo ciężki sport, bardzo kontuzyjny sport. Może przez to, że sam gdzieś tam trenowałem, też jakby jest mi łatwiej zrozumieć niektóre jakby ich bóle, tak dalej. Ale tak, miałem bardzo dużo w pewnym momencie pracowałem z zawodnikami. Teraz mniej, zdecydowanie. Ale to ty mniej. chyba też trenowałeś, bo ty byłeś, jak ty byłeś z zapaśnikiem, to też. Też mam taki snieg, że trenowałeś się z Tomkiem Sararą i, 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 i z Tomkiem Drwalem, nie? Tak. który też był zawodnikiem UFC i byłeś z partnerem ich. Nie? O, no to z partnerem bili mnie, Aha. ale ale też. Trenu... potrafić, żeby mogli po być. Tre, 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 trenowałem i z Tomkiem, i z Łukaszem Chlewickim, i z Tomkiem Sararą, tak samo. A trenowałem z nimi. U mhm. nich trenowałem całe lata. Czy sam też MMA też trenowałeś? A, tak. Tylko wiesz, na takim totalnie amatorskim poziomie. Ja nigdy nie byłem, a nawet nie myślałem o czymś takim jak zawodostwo. No, nie, to, to były wszystko zabawa, to była jakby totalna amatorszczyzna z mojej strony, mm, ale lubiałem. Mhm. To widzisz, może stąd też to, ja lubiłem dostać, ja lubiałem mm -hmm. ten ból w trakcie, no tak. ja, ja, to, ja to lubiałem, po prostu lubiałem i no chłopaki to wykorzystywali no tłukli to... mnie. <laughs> nie, 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 nie tłukli mnie, ale, ale, ale mm, tak, ale trenowałem no mm -hmm. Dobra, ja myślę, że to przyjmujesz taką demagogię przez swoją skromność, bo ja zauważyłem, że ona jest na takim mocnym poziomie u ciebie, że... że yy... No, że skromnie bardzo sobie mówisz w takich tematach. E, no ale też teraz nawet dzisiaj byliście, prawda, z, z Robertem w Kopakabanie, dzisiaj, prawda? Tak, byliśmy. E, I też tam trenowaliście, więc, jakby te, te tematy i te, jakby no, też są fajne, nie dla was, że możecie się w tym odnaleźć. Że... To jest też taka fajna odskocznia, że nie tylko to bieganie, długotrwały wysiłek, ja na rowerze, no bo to też jest męczące, to jest nie masz kontaktu z drugim człowiekiem, jedziesz, wiesz, no. Tam gra... G gracie w gry, widziałem nawet ostatnio, tak? Na, na tym, że. No. że, że, że A, to się nam... Jak już się rozmowa nie kleje, to odpalacie kulki. A wiesz, to... bo to ile można, jak jedziesz ileś godzin i koło siebie, bo to, no, jedziemy na tych trenerach, jedziemy, no to tak, godzinę pośmiejemy się, pogadamy. Druga godzina, no coś tam, no to chwila przerwy, tak. no to Robert sobie tam pogląda, coś ja sobie tam pogram w jakieś tam kółku krzyżyk, czy jakieś tam <laughs> szachy, czy coś. I i, I i no to znowu pogadamy 10-15 minut, tylko wiesz... A, a to patrzysz, ile? A dwie i pół, się. ja pierdziele, gdzie do sześciu? Mhm. Nie, jeszcze parę godzin nas czeka, wiesz, i tak naprawdę jakby zaczynamy, ciężko cały czas rozmawiać mhm. przez tyle godzin, okay. Aż, no więc... Robimy przerwy. Okej, okay, fajna interakcja na, na macie też. No, odskoczę też dla głowy na pewno, abyś wszedł w taką rolę. No do, dobra, a jak a, 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 a tenujecie z Robertem, sparujecie razem ze sobą? Tak. Czy to tak? Sparujecie. Tak. Mm -hmm. I jak wam idzie? No, w sensie, jak, kto tam no, więc to, rozkłada. A, nie, to chyba tak ciężko. Nie mam, to są zadaniówki, czyli na przykład tam cios za cios albo dwa ciosy za dwa ciosy, różnie nam dają, ale. Tak naprawdę, a, chyba nie ma tak, że ktoś guruje tak mhm. dalej, a Robert chyba jest na pewno kondycyjnie, więc ja, ja mam też głupi taki odruch, znaczy głupi jak głupi, a, że ja od razu wchodzę w, w nogi poza pasem. Ja, ja, ja no. chcę mu uderzyć go barkiem w brzuch i tak dalej, i to robię. Odbieram mu to troszkę zdrowia, ale, ale on też. Nie, nie zostaje mi dłużej. No to jest trochę inna waga też, nie? To tam i... jest 10 kg, jest różnica między wami. Myślę, 15. że teraz 85 masz, nie? Tak, a, tak, tak. a w funtach mówisz: 180 funtów? 180 to jest jakieś tam 81 kg. 81 kg? Tak, tak. To jest, tak to myślę. To, to 70 funtów, 180? 180, no tak myślę. To jest... 80 razy 0,45? 81. 81 kilo, no to, no to jest spora. No to, to masz nie, na, jest spora, tasek, więc to tak, tak, dla, no. dla Roberta, dlatego, ale my też nie bijemy się mocno. No a to nie chodzi, żebyśmy się rozkwaszali i tak dalej, no tak, tak. a tylko tak bardziej na zasadzie, tam trener nam każe, na przykład ja jestem przy, przy siatce, Robert atakuje, później odwrotnie i tak wiesz, bardziej na zasadzie jakby treningu, zabawy, a ani jeden, ani drugi z nas nie chce okay. zrobić sobie krzywdy. Mhm. Dobra, a hipotetycznie, jakbyś miał taką możliwość yy... Łączyć to z takimi amatorskimi walkami. Mam na myśli tutaj, jakbyś dostał propozycję z jakiejś federacji freakfightowych. Poszedłbyś o. tu. Wiesz co? było no takie fajne. Jakbyś tam doszedł, miał za ojek, to, to by było bardzo ciekawe. Jakbyś dostał ofertę na przykład, żebyś się miał zmierzyć z, z, z Robertem, na przykład. Nie? Z Robertem tak jakby, chyba bym w nie, w nie chciał. No dobra. Ale wiesz, co. No, ale jest, z kimś jest, innym nawet. Wiesz, co mnie przerażają te a uh, ich te, 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 te jakby oh, nie wiem jak to się nazywa, to co oni wychodzą przed eee, i rozmawiają eee, tresztok tresztok taki. taki no i oni, no. I oni, oni tam jak, wiesz to, to czasami tak oh, no. średnio jak słucham to Robert to lubi no. słuchać a, a mnie to przeraża jak oni tam o swoich żonach o matkach o tym Jezus jak ja to słyszę czasami ja chyba nie dałbym rady jestem no jestem to nie jest moja bajka. Jakby. Zbyt dobry jesteś na to, żeby znaczy, tam... Chciałbyś komuś pomóc albo powiedzieć coś miłego, ale ty no, Jurant, ale tutaj nie, nie... To nie polega na tym, że będziesz komuś mówił dobre rzeczy, tylko tutaj musisz niestety... Bo to się nie sprzedaje. Nie? To się nie, to nie sprzedaje. Teraz się sprzedają właśnie takie bardziej hardkorowe rzeczy, a, a ja się do tego nie nadaję zdecydowanie. Nie umiałbym tak po prostu obrazić czy coś. Na... No, także chyba się nie nadaje. Wiesz tam, gdzieś pójście tak... Pobić to fajna sprawa, ale, no ale niestety chyba nie umiałbym mhm. przebrnąć tej pierwszej części. Nieźle. Eee, słuchaj, jeszcze, Jurant, zapytam cię o, ten, o twoje wydarzenie, które ma miejsce teraz 1 września, mhm, będzie, tak. będzie startował. Czyli, czyli no, o coś, co jest w ogóle. Całkowicie. No to jak, ja też mówiłem o tym chyba nie raz, że jak kiedyś Robert bił ten rekord w chyba potrójnym Ironmanie, to dla ludzi to było wow. Potem pięć to w ogóle wszyscy się łapali za głowę. Dziesięciokrotny to już jest w ogóle szał, a ty, jako jeden, też jako pierwszy na świecie i, komu, i jakby też czego nikomu się jeszcze do tej pory nie udało, będziesz startował. Będziesz próbował y, wystartować w wyścigu w 30-krotnym. To jest y, Triple Deca Continuous, czyli 30-krotny Ironman. Dystans to mam tutaj zapisane: 114 km pływania, 5400 km jazdy na rowerze i 1260 km y, y, biegu. Y, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Powiedz, to jest. Y, to jest w ogóle, bo rozumiem, że pomysł powstał po tym, jak zrobiłeś tego dziesięciokrotnego, ale no, um, zastanawiam się w ogóle, jak to wygląda, ile to trwa, bo to rozumiem, że to już jest takie przygotowanie też czasowe, że to musisz na to poświęcić część swojego życia taką sporą, nie? Tak, trochę to będzie trwało. A to jest... Ile przewidujesz może Ci to zająć? Chciałem to wszystko zrobić jakieś 650 godzin. 650 godzin, a... Chciałem się zmieścić tak naprawdę w czasie dwudziestokrotnego, bo to było tak. A czasem, że... czy... 650 godzin to na dni. A... Dobra, no to powiedzmy y, 650 na 24, 27 to jest miesiąc. Miesiąc przez miesiąc, hmm, tak. Czyli to rozumiem, że to już, też normalnie ze spaniem, prawda? O, Śpić, 4 tak. godziny chcę dziennie spać. 4 godziny dziennie. A, maksymalnie i mm, tak naprawdę to było tak, że we Włoszech jak organizowali, tam miało być tylko dwudziestokrotny. Ale ja napisałem do Vicento, tego organizatora, czy możemy zrobić trzydziestokrotny, że ja bym chciał spróbować zrobić trzydzieści-krotny, Ale nie jakby ten per day, tylko, tylko ten continuous. No A ja to się różni day od continuous. Że robisz jednego Ironmana na dzień i idziesz sobie tam do hotelu, śpisz i na drugi dzień wracasz, znowu Ironman jeden pojedynczy i tak robisz przez 30 dni, okay. 30 Ironmanów. A... Ja chciałem i tam miało być dwudziestokrotny tylko. Mm, ale tylko ja tak. Znaczy, znaczy, no, nie, <laughs> nie to masz rację, nie. ale chci, jakby to. Ja chciałem ten trzydziestokrotny, więc ja napisałem do nich, czy byłaby możliwość, żeby dla mnie zorganizowali to. Mm, oni się tam z federacją skontaktowali i nagle wysłali mi, że okej, okay, no to jesteśmy w stanie zorganizować trzydziestokrotny, ale otwarty, czyli dla wszystkich. A co mi się spodobało, bo. No i tak naprawdę zorganizowali ten 30-krotny otwarte dla wszystkich to znaczy że nie będziesz w tym samym. nie będę udziału. póki co jest chyba 17 albo 18 zawodników czyli a tak a... naprawdę inicjatorem byłeś ty tego o tak tak bo oni nie chcieli się zgodzić ale ja im napisałem że ja to zrobię w ciągu 20 go, jakby w, ciągu, w czasie dwudziestokrotnego, że ja wystartuję z dwudziestokrotnymi i zrobię tak jak oni. No i oni napisali, że, ale tego się nie da. To ludzie raczej myślą, żeby to zrobić, a nie żeby ten, ale no nie wiem, ja jestem pewny, że to zrobię. Nieźle. Czyli to, jest, e, czyli to się wzięło od ciebie i potem znalazła się grupa podobnych osób myślących jak ty, które wpadły na pomysł, że dobra, to. Tak, tego nikt nie, zrobił. Ja Każdy nikt nie, nie zrobi. Każdy chce być ten pierwszy, który to zrobi, który to skończy oficjalnie i tak dalej. Mhm. O, jest to wpisane tam do tych księgi Guinnessa, jakby te zawody i tak dalej, mhm. wiadomo, więc zawsze znajdziesz czuba, który powie <laughs> e, ja to zrobię, ja to zrobię. No tak, a, a dużo osób też, które, które chcą wziąć udział w takich eventach, e, dużo po prostu nie kończy takiego wyścigu? O... Że, 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 że się wycofuje w trakcie, czy to tak, raczej jest tak, że oni robią po prostu dłuższy? O... To, to, to robią bardzo długo, czy po prostu... Albo długo, albo, nie kończą, albo nie, nie kończą. Tego nikt nie skończył. Wszyscy zawodnicy, których tam patrzyłem, że są, no to praktycznie każdy z nich skończył dwudziestokrotnie. Mm -hmm. mm -hmm. Jakby są może bardziej doświadczeni, choć nie wiem, czy w tym się da być doświadczony. Mm -hmm. A, znaczy jakąś tam mądrość można mieć ze startu na start, ale nawet przy takich dystansach, nie wiem czy to. Dlaczego ty uważasz, to? że tobie się uda to skończyć? Mm -hmm. Bo jestem uparty. Ja to, jakby ja to czuję, że to nie jest jeszcze ten mój limit. A, troszkę dłuższy bym potrzebował, myślę. Tak myślę. A to że okazał, to jeszcze nie jest Twój limit. To nie jest jeszcze mój limit. Tak myślę. Że trzystokrotnie jeszcze raz. To, to nie jest Twój limit. Tak, naprawdę. My, tak, tak myślę. To jest niesamowite. Ja się też zastanawiałem właśnie niedawno w rozmowie, gdzie jest ten limit, właśnie. Co jest, gdzie jest ta granica, w której pokazujemy, że do czego zdolne jest w ogóle nasze ciało, nasza też psychika, nie? Że, tak jak kiedyś kilkadziesiąt lat temu takim dystansem koronnym był maraton w ogóle dla ludzi to były taki że takie spełnienie powiedzmy życiowego nie wiem sportowego celu marzenia no taki koronny dystans który był taki bardzo hełbiony, prawda tak i no i teraz jakby dochodzimy do momentu w którym powiedzmy jest organizowany maraton warszawski a no i tam jest tysiące, dziesiątki tysięcy biegaczy, którzy biorą udział w maratonie. I teraz maraton, no, to jest takie. No okej, okay, żeby przebiec to nie jest problem, nie? I dalej, wiesz, i zastanawiam się, gdzie jest ta granica, bo jakby cały czas ją przekraczamy. Tak. No, dla, dla ciebie jest trzykrotny był, wiesz, wow, pięciokrotny, dziesięciokrotny, dwudziestokrotny, trzydziestokrotny, nie? Tak. Jakby zastanawiam się, gdzie jest ta granica, w której, w której powiedzmy, na przykład ty masz taki, że, ta, takie poczucie, że okej, okay, to już jest tłumacz. Tak, tego też nie wiem, ale... Będę szukał. A jak ci się wydaje, że gdzie są twoje granice? Bliżej, Bliżej 50. Bliżej 50 myślę. Naprawdę? Tak, tak myślę. A po tych <laughs> zawodach będę wiedział jakby dokładnie. Mm, może nie dokładnie, ale będę jakby wiedział, czy, czy, Bo może się 30 okazać, że jest limitem, ale nie sądzę. Naprawdę nie sądzę. A... fak. <laughs> Też powiem ci nie wiem co powiedzieć, bo e, był ostatnio u mnie Bartek Kupkowski 170 km poprzez Bałtyk. To co sobie też rozmawialiśmy, tak. jakby 170 km. Przepłynąć, przynajmniej no wiadomo, otwarte morze, fale to też tak, jest jakby grądy. ciężki temat, ale wiesz, jakby ja całkowca, w żaden sposób tego nie umniejszam. Ale jak sobie pomyślę, że jakby wiesz, tutaj no trochę, jak on płynie też longiem, więc to jest trochę coś innego. Tutaj masz przerwy, możesz tak. wychodzić, jeść. Znaczy, tak. No też je, ale chodzi. Ale on trochę, nie może, tak, tak dotknąć. Yy, no nie może iść spać, powiedzmy tak. tam na cztery godziny w wodzie, nie może niczego dotknąć. Trochę inna formuła, ale sobie wyobrażam, że no tutaj jest niewiele mniejszy. Prawda? A jeśli jeszcze potem masz wyjść z tej wody po takim i yy, jakby przepłynąć 5400 kilometrów i jeszcze 1260 km, to jest w ogóle taka destrukcja ciała, no to jakby no jest. To jest niesamowite w ogóle. Jak ciało ludzkie może to wytrzymać w ogóle. Nie? Się, sam jesteś fizjoterapeutą, tak, to wiesz, jakie to. Jakie to de destrukcyjne tak. przeciążenia dla mięśni jest. Ale o tym nie myślę na razie. <laughs> Wolę o tym nie myśleć. Te liczby ja też inaczej troszeczkę robię, bo jakby ja dzielę dystans na, na dzień, czyli tyle, ile ja chcę pokonać w, w danym dniu. I jakby tym mi nie mówi, ile mi zostało do końca, żeby mnie nie załamać, tylko jakby oni zawsze mówią, na przykład tam, na przykład na rower, bo, bo, bo pływanie chciałbym zrobić jednym ciągiem tutaj. Na morzu tam z godzinną przerwą, ale tak to chcę płynąć cały czas. Ale na przykład jeśli chodzi o rower, no to tam jest 5400 kilometrów, no to chcę robić tam 500-540 kilometrów w dzień. Jakby każdy dzień chcę zaczynać od tego, że oni mi mówią: OK, masz 540 kilometrów i każdego lapa będą mi odejmować, odejmować. Że ja jakby sama, sama liczba jest olbrzymia, ale jak ją podzielisz już na 10, to no mm -hmm. już zaczyna być fajniej. No ale to i tak jest 540 km, gdzie nie czujesz, że twoje ciało potem jest, wiesz, to jednak nawet na takim rowerze, to jesteś y, tam cały czas w takim zgięciu, mm -hmm. takiej, w takiej tak. trochę krzywej dla e, organizmu, dla ciała y, nie, niefizjologicznej pozycji, no i samo siodełko wejść tu przez, to boli. przez tydzień <laughs> czy dwa... Na, na takim siodełku, gdzie się wbija w tyłek, musisz to wytrzymać w ogóle przez tam kilkanaście godzin dziennie. Nie? Mhm. To jest w ogóle takie, że wiesz. No, no jest. To, to, to będzie na pewno w jakiś sposób problem, ale wiesz, chodzi o, o samą liczbę, że jakby. Mhm. Bo to już będzie na bieżąco. Teraz nie umiem tego jakby analizować, bo w sensie tego bólu czy, czy niedogodności, które będę miał po drodze, bo jeszcze deszcz, rozmoczy nogi czy coś. Wiadomo, że. A są niedogodności, na pewno nie będzie to wygodna trasa, w sensie na rowerze, tak dalej. Mhm. Te rowery nie mają być super wygodne, one mają być szybkie. My chcemy na nich jakby szybko to przejechać, więc te siodełka nie są skonstruowane tak jak gdzieś tam w tych miejskich, gdzie siedzisz wygodnie, mhm. tylko jednak jak najmniejsze obtarcie ud, żeby było na tych, więc no tak. są wąskie i wycięcie na prostatę, żeby... Żeby gdzieś tam, no i no nic, no i jedziemy, nie? I jakby o tym teraz nie myślę. O tym, czy to będzie bolało, czy nie. Mam to okay. w tym momencie gdzieś tam, jest to dla mnie całkowicie drugorzędne. Ja patrzę teraz bardziej na, jakby na liczby, że 5400 też gdzieś mnie przerasta, jakby w głowie. Nie umiem sobie tego do końca wyobrazić, ale 540 brzmi fajnie. No, to taki trzykrotny dziennie, no to. W, to w sumie na trzykrotnym lubię. To na mi bardzo fajnie. jesteś w stanie sobie wyobrazić, jakie to będzie cierpienie w ogóle? Czy, czy raczej też tego nie, nie wyobrażasz sobie, żeby się nie zniechęcić? Wiesz co? Śmieszne jest to, że jak patrz, Pierwszy raz teraz na zawodach, jak byliśmy, ja robiłem trzykrotny, a Robert pięciokrotny. Pierwszy raz przez chwilę byłem jakby po drugiej stronie. Czyli ja skończyłem swój trzykrotny i wróciłem do Roberta. A Szczerze mówiąc, ja myślę, że tym bardziej cierpi, patrząc na ciebie, jak ty wyglądasz, jak, jak, bo my jesteśmy tam w środku, wiesz. Nasze hormony jakby działają na takiej zasadzie, że organizm próbuje cię, jakby. Ty nie pamiętasz do końca tego, mhm. wiesz. Ty, ty jesteś, jakbyś oglądał film, na dobrą sprawę, więc. A nie do końca my tak cierpimy, jak wyglądamy, że cierpimy. Jest ból, jest wszystko, ale do tego się idzie jakby przyzwyczaić myślę, zaczynasz próbować te myśli w ogóle odganiać. Ja myślę, że ja jestem w pewnym momencie w ogóle w innym świecie. Mhm. A, że jakby to, co się dzieje tu i teraz jest okej, okay. gdzieś tam czuję niewygodę, ale jakby myślami jestem totalnie gdzie indziej. Tak myślę, że tak jest, dlatego że każde takie dłuższe zawody, ja, jak kojarzę, jakbym oglądał film, ja nie pamiętam cierpienia, ja nie pamiętam tych ran, tego wszystkiego. To, to jest jak kobieta przy porodzie, tak? Nie urodziłaby drugi raz, gdyby hormony jej nie zadziałały w ten sposób, że ona nie pamięta tego bólu. To samo myślę, jest podobnie z nami, że jakby ja nie myślę o tym bólu, bo ja go nie pamiętam. Ja nie umiem odtworzyć w myślach, jaki to był ból. Ja pamiętam grymas, pamiętam, że z Robertem, a, czy z innymi zawodnikami a narzekaliśmy na to, ale zaraz po zawodach w ogóle jakby w sumie to było fajnie. Mm -hmm. Wiesz, jakby, tak nie było okay. no. Czyli podsumowując, e, wchodzisz do wody, koko i do przodu. Tak nie? jest. Tak. I, I tak do końca. Zanim się. Jurat bardzo ci dziękuję za rozmowę. No powiem Ci, że rozwaliłeś mi głowę całkowicie tym 50-krotnym, że tak możesz estymować swój poziom takiej odporności. Myślę, że w ogóle to, jak to zacząłeś naszą rozmowę, mówiąc, że to jest takie amatorskie, że jakby dla mnie jesteś taką no, niesamowitą postacią, która jakby wiesz, y nie ma jednej definicji, kto może się mienić amatorem, profesjonalistą, myślę, że to też jest taka dziedzina, w której, ty, w której no, nie ma osób, które się utrzymują z ultratratlonu, które są profesjonalnymi zawodnikami, to są osoby, które szukają takich ponadprzeciętnych, ponad ludzkich, chociaż to są ludzkie i tak nasze, bo jeśli tak. ty coś zrobisz, to znaczy, że ja, Bartek czy ktokolwiek inny też jest w stanie tak. e, też to zrobić. Więc e, to jest niesamowite, że takie osoby jak ty pokazują, gdzie są granice ludzkich możliwości i są niesamowitą inspiracją dla ludzi. I naprawdę, no, to, że ty się tak mienisz, jakby przez swoją taką bardzo dużą skromność, no to jakby też w rozmowie pokazujesz, że no jesteś naprawdę nietuzinkową osobą, nieprzeciętną, która ten próg bólu, próg cierpienia, przekraczania własnych limitów mam postawione daleko, daleko dalej niż, niż przeciętna osoba, naprawdę wiesz, takie mam oczy, jak, jak tego słucham od ciebie, no nie niesamowita postać, naprawdę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki ja. wielkie. Dzięki Dziękuję.